Dobry wieczór, Szechowa Polsko, witam serdecznie. Co dzisiaj mamy? Środę. Witam was w środę. I dzięki za suba na starcie. Kto to był? Kurczę, flag. Nie zauważyłem. Mr. Dave. Dzięki, Mr. Dave. Za suba z Prime'a, czwarty miesiąc już. Dzisiaj Hand and Brain z brodą. Myślę, że dużo osób na to czekało. I z widzami. Broda będzie miał swoich trzech jakichś tam gagatków. Ja będę miał swoich trzech gagatków. I zobaczymy. Ja i Broda będziemy rękami, a mózgami będziecie wy, widzowie. Witam Krystian Zawadzki, witam Szybszy niż biegunka, witam Marcin LL, witam Wojciech Góra, witam Piotr R. Witam Sykcio, witam Skapiego oczywiście, Pociąg do Gwiazd, Malkolita, również witam Malkolit, proszę wklej linka do Discorda Kings of Chess, ponieważ na tym serwerze będziemy się łączyć z widzami, więc wklej proszę linka, jak możesz, zarówno na YouTubie, jak i na Twitchu. Pociąg do Gwiazd, czy do Brody się załapiesz? No, jest szansa. Jednego widza już wyznaczyłem, znaczy dwóch w sumie. Marcin LL jest to widz mistrzowski z kanału YouTube. Również typ Lumis z Twitcha, który od 11 miesięcy subskrybuje kanał i ma najdłuższy watch time 12 dni ponad, więc naprawdę sporo. Mało kto, nie wiem, pewnie z YouTube'a jestem ciekaw, czy ktoś by się znalazł, kto tyle oglądał. Łącznie streamów. Witam, Raf. Właśnie nie, widzów nie dopasowujemy po elo. Będzie zabawnie, bo ja mniej więcej wiem, jak gra Marcin LL. Tu typ Lumis nie wiem, jak gra, szczerze mówiąc. Możliwe, że grałem z nim, ale nie wiem.
Ale Pociąg do Gwiazd mam jeszcze innego kandydata. A kto wie, może się potem uda rozegrać czwartą partię. Witam Natalia, witam Kacper, witam Kowal, witam Marta. Więc tak. O, Michelino też ma sporo. Michelino też ma sporo, ale mniej od ciebie Pociąg do Gwiazd. Tak? Bo ty miałeś też 9 dni, ale chyba więcej godzin. Teraz wszyscy watch time co rodzaju. Czy jest Mateusz Grabicki na czacie? Takie mam pytanie, drodzy widzowie, do was. Z Kapi to widzę jakiś świeżak tutaj na kanale. O, X Kentin też sporo. Hentenbrain Brain będziemy grali tempem chyba 10 minut plus 5 sekund na ruch, tak z Brodą ustaliliśmy, żeby był czas pomyśleć dla widzów, żeby się nie stresowali, bo tak może być. I wiecie, widzowie, musimy wygrać z Brodą. Nie ma to tamto. Za jakieś 12 minut łączę się z Brodą, a potem będziemy się łączyć z widzami, jak już wszystko dogramy. Więc trzymajcie rękę na pulsie. Nie ma Mateusza Grabickiego chyba na czacie, bo się nie zgłosił. Ponieważ na YouTubie tam są trzy rangi. Można być miłośnikiem szachów, można być widzem mistrzowskim, można być arcywidzem. Arcywidz dzisiaj jest na wyjeździe, więc nie mógł dołączyć. W następnej kolejności dlatego pytam widzów mistrzowskich. I chyba ich nie ma na czacie. Więc dzięki X-Kentin za suba. No, z takim watch time'em się zdecydowałeś w końcu zasubskrybować. Dzięki. O której zaczynamy? No partie rozpoczną się prawdopodobnie jakoś 20 parę po, coś takiego. Nie no, Marcin LL, ja z tobą grałem chyba, nie? W symultanie czy coś. Dałeś też swoją partię do analizy. Więc coś tam co nieco wiem. Cześć Igor Lacz. Widzę, że się zgłaszasz, ale już dwóch widzów mamy. I trzeci, jeżeli widza mistrzowskiego nie ma żadnego na czacie, to MJ wleci jako najdłużej wspierający, ponieważ 13 miesięcy. Jesteś tam MJ jeszcze? Bo pytałeś na początku streama, czy jest szansa, że się załapiesz. Bartosz Cwanc na YouTubie są trzy rangi, wiesz? Jest ten podstawowy, miłośnik szachów, jest widz mistrzowski i jest arcywidz. MJ jest miłośnikiem szachów zwykłym, ale 13 miesięcy aż. Nie dawałeś partii do analizy? Wydawało mi się, że dawałeś i coś analizowałem twojego. Patronite się liczy też. Owszem, liczy się. A, bo ty też jesteś na Patronite, Bartosz, nie? Zaraz sprawdzimy.
Zaraz sprawdzimy. Gdzie ty jesteś? Nie mogę cię znaleźć. Nie, jako kto jesteś, Bartosz, na Patronite? Jako Bartłomiej, tak? W? No, Broda już coś mi pisze, że zaraz będzie gotowy. A, jesteś jako Bartosz, tak, no nie może być Bartłomiej. A, widzę, rzeczywiście. Dobra, Bartosz, to ty wjeżdżasz. Jako, że znowu się nie zgłosił ten, to ty wchodzisz jako opcja trzecia. Bo się nie zgłosił. Dobry wieczór, Simon. Czy będzie instrukcja obsługi łączenia? Marcin LL, tam na czacie miałeś linka do Discorda. Tomek Brodski wklejał. Widziałeś? Musisz dołączyć tam do serweru Kings of Chess. I ty, Bartosz Fans, też dołącz do serweru Kings of Chess. Każdy może dołączyć do Discorda Kings of Chess, ale na tej rozmowie będziemy tylko w czwórkę. Ja, Broda i dwóch widzów. Jeden mój, drugi Brody. Potem będzie po partii widzowie się zawiną i przyjdą kolejni. Tak to ja przynajmniej widzę. Witam, Michał Chmiel. Witam, Don Munoz. Jak w ogóle wam minęła środa? Czy mija środa? Jeszcze nie minęła w sumie. Pozdrawiam Nysę również. Leniwie minęła środa. To dobrze, że leniwie. Jutro odpalam streama jakoś później nawet niż dzisiaj, bo gdzieś o 21.30, o 22.00 będę uskuteczniał speedrun. Nie wiem, czy wbiję do 2300, bo przez to, że ten tak późno zacznę, to bym musiał do pierwszej streamować ponad czy coś. Zobaczymy. Więc jutro ósma część speedruna, a w piątek zaczyna Jan Krzysztof Duda grać i będę jego mecz komentował. Pierwszy z Oslo. No rok temu to nie szybszy niż biegunka, ale tak, miałem mu oddawać stary mikrofon. Ale on chyba miał sobie kupić jakiś nowy. On nie zbierał gdzieś tam? Nie miał jakiegoś celu donate'owego na mikrofon? To nie będą klasyczne mecze Dudy, to będą szachy szybkie, złożone z czterech partii. I ewentualnie dogrywki Armagedonem, jeżeli byłby remis 2-2. Więc będzie widowiskowo, drodzy widzowie. Jeden z tych meczów na pewno zagra z Magnusem. Jeszcze nie wiem w jaki dzień. Dowiemy się prawdopodobnie jutro. Cześć, Przękowski. Cześć, Fulfiu. No, Fulfiu, obiecałem w tym miesiącu co najmniej 25 streamów. I z danego słowa się wywiążę. Nawet 30 może pęknąć. Dobry wieczór, Rolo. Dobra, łączymy się z Brodą może już powoli. Zróbmy to. Gdzie ten brodziaszek jest? A. Zaraz, zrobimy tak. Chyba jestem.
Zaraz mu napiszę. Zaraz napiszę Brodziaszkowi. Nie. Zaraz. Malkolit, czemu ja nie jestem adminem na serwerze? O co chodzi? Bo chciałbym ustawić... Zaraz napiszę do Malkolita. Jest to Malkolit? Halo? Halo, halo. Cześć. Cześć, Piotruś. Poczekaj, muszę sprawdzić... Dobrze? Bardzo dobrze. A powiedz jeszcze coś, bo nie wiem, czy cię dobrze słychać. Nie wiem teraz, co mam powiedzieć, wiesz? Nie wiem. Na przykład możesz coś powiedzieć o meczu Liverpool-Manchester United. Nie, nie, ja chcę coś o szachach powiedzieć. O! Chcę powiedzieć o szachach. Peter Sfidler. Peter Sfidler mi chodzi po głowie ostatnio. Okej. Okay. Ej, w ogóle dzisiaj miałem sen, że jest taki youtuber Wuwunio, nie wiem, czy wiesz, kto to jest. I nie. Że ograł Dick Lirena 2-0, pomyśl sobie. Taki to był dzisiaj mój sen. No. Totalnie randomowy gość ograł Dick Lirena 2-0. To ciekawe masz te sny. Także dobra, moje słowo dzisiaj Dick Liren. Okej, okay, Dick Liren. Słuchać mnie dobrze? Tak, tak mi się wydaje. Na początku mówili, żeby cię podgłośnić, ale wydaje mi się, że na początku byłeś bardzo spokojny, a teraz jak będziesz... Jesteś u mnie bardzo, bardzo głośny, jesteś u mnie. Aha, no to okej. Okay. No u mnie jest, tak, Skapi napisał, że jest okej. Okay. Jak tam, jesteś gotowy na... Masz maść na opuchliznę, czy nie masz? Przygotowaną maść na opuchliznę, bo dzisiaj zbierzesz takie nie laje, wiem, no, nawet jak mam, to zanim kurier do Głogowa dotrze z tą maścią, to wiesz, minie tyle czasu, że tu w szpitalu wylądujesz dawno. Będzie równo pukło. Nie, a tak na serio, wiesz co, ja dopiero się odpaliłem streama, bo ja dość późno dzisiaj, wiesz, obowiązki i tak dalej. Ostatnio ktoś mnie spytał, czym się zajmuję, to powiedziałem, że mam masę projektów na głowie, wiesz, i dzisiaj też miałem masę projektów na głowie i dość późno musiałem się odpalić. Tak Broda, jeszcze parę lat temu bym nigdy nie pomyślał, że kiedykolwiek w życiu użyjesz słowa projekt. Nie tak, pasuje to słowo do ciebie. Mam mnóstwo projektów teraz, w które jestem zaangażowany i dlatego dość późno musiałem się odpalić, także czekam na moich tutaj subskrybentów, nie ma ich dużo. Ale dlatego zachęcam do pozostawienia po sobie jakiejś obecności. Ale jeśli nie, no to będziemy wtedy myśleli, jak to wszystko zrobić, dobrze? Póki co, ja proponuję ci mały pojedynek na minutę. Ale widzowie, znaczy ja już mam swoich widzów, ty jeszcze nie masz, tak? Nie mam, bo ja się dopóźno odpaliłem, także czekam. Miał być dyrektor Kołodziej, miał być Raven, ale ich nie ma. Grzechu powiedział, napisał mi, że nie będzie. Także czekam na, jeśli jesteście moi widzowie i ktoś, nie wiem, mówili, że watch time, tak? Można takie komendy użyć. Tak. Nie wiem, czy u mnie jest dostępna. No to ktoś z obecnych na moim streamie osób, które mają dużo oglądniętych, to na pewno mają pierwszeństwo, no i też oczywiście subskrybenci kanału. Okej, okay. No to widzowie... Ale mi nie działa takie rzeczy watch time. Ja tego mam niezrobionego, no i co? Nie działa. No to nie wiem, co ci poradzić. Trzeba takie rzeczy, Piotrek, ustawić. Myślałem, że to wiesz, że masz tam jakiegoś bota. Nie mam. Ale jest na przykład subskrybujący Kentin, z którym z miłą chęcią sobie zrobimy. Myślałem, że mam. Nie mam po prostu. Przepraszam moich tutaj widzów. Nie wiem, jak się ustawię. Dobra, są subskrybenci, także mam tutaj stawy, ale mam całą armię zawodników, którzy są gotowi i zwarci. Nie, uważam, że ciebie pokonają. No dobra, to dobra. Co, zapraszamy już tych jegomości na tutaj do ja nas? Ja piszę do gościa. Ja też piszę, bo nie możemy mówić publicznie, gdzie mają się pojawić, bo zaraz by tam próbowali się zwalić inni dżentelmeni. Więc Lumis, ty idziesz na pierwszy ogień. Dobra, ja piszę do swojego, to gdzie ma wejść, to wejdź na
Poczekaj, dobra, żeby się nie wygadać, wiesz, bo ja często mówię, co mówię, co piszę, tak? I żeby nie było. Dobra. Malkolit, jakbyś mógł jeszcze raz na czacie wkleić link do Discorda Kings of Chess. Nie wiem, czy wiesz, Broda. Słyszysz mnie, Broda? No, słyszę. Że Kentin również umie dzisiaj suba dał, więc wiesz. Kentin! Może grać dla mnie. Później. Kentin, bo później Kentin to jest mój zawodnik. Kentin! No, Dobra, Kentin. Kentin już jest. Dobra, powiedz mi, jakie tempo jest tego pojedynku, zmagań? 10 plus 5 myślę, żebyśmy zagrali. Co o tym 10 sądzisz? 5 na czeskomie? Na czeskomie, tak. Dobra, no może być. No ja się ciebie nie boję. Jakieś losowanie? Potrafisz, wiesz, tak, wiesz jak się. Nie, czy nasi widzowie wiedzą, jak wygląda standardowe losowanie na zawodach szachowych? Nie wiem. Aha, no, ja Do wiem, piątki. czy widzowie wiedzą, ale nie mam jak tego zrobić. A No ja mam mamy. pionki przy sobie, ja mam pionki przy sobie. Ej, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że ja mam. Wiesz, że ja mam szachy obok siebie, którymi grał Magnus Carlsen? O, proszę. Nieźle, co? Nieźle. No, Dobra. ja mam obok siebie dłoń, która dotknęła dłoń Magnusa. Jeszcze lepiej. No dobra, jeszcze chciałem powiedzieć kawał, wiesz? No, Jakiś, to mów. ale nie chciałem. Chciałem powiedzieć, czemu Chopin nigdy nie grał tym palcem i chciałem pokazać, który na swojego palca i taki kawał jest, że to jest mój palec, ale dobra, nieważne. Dobra, słuchajcie, widzimy, że już jest Kentin, jest Lomis. To Witamy jest was dobry kawał, serdecznie. powiem ci. Powiem ci, że mnie rozbawił i widzów też. Czemu Chopin nie grał tym palcem? Bo to jest mój palec. Dobra, dobra. Dobra. Słuchaj, no to dobra. Dawajcie, chłopaki, jesteście dostępni. To co, gramy ja kontra. Poczekaj, bo Lumis, a regulamin zaakceptowałeś serwera Kings of Chess? Bo zaraz się okaże, bo coś mi tutaj. O, popatrz, bo oni są, a nie mogą mówić. Są wyciszeni. Kurczę, flag. Czemu się zepsuło? Ale Kentin ma dżolerską fotę, nie wiem, czy widziałeś profilową. Kentyn jest w ogóle kozak, powiem ci szczerze. Widziałeś? No, Fajnie, widziałem. jaki kozak. No i Kentyn. co? Kurczę, flag. Zaakceptowali. Pytam zaraz Malkolita. Okej. Jest, dobra, u mnie też pojawił się Michał 88998. Siema, cześć wszystkim. Pabianczani, cześć. Artydom. Może Wszystkich witam na moim spróbujemy czacie. zmienić, kurczę, pokój, no. Co to ma znaczyć, no? Stary, a może po prostu ja się z nimi połączę na Discordzie, a oni z tobą i będziemy przeciwko sobie grali. Czy chcesz tak rozmawiać w czasie, że ja kontra ty, żebyś słyszał moje pomysły? No A nie, nie, no dobra, nie, bo będzie będziecie dość dużo. oszukiwać, no. Jasne. Więc muszę cię słyszeć, prawda? Już ja cię znam, już wiem, że tam miałeś przyszykowane. Dobra, poczekaj, może trzeba zmienić pokój. No ja nie wiem, czemu oni są wyciszeni, czemu nie mogą mówić. Nie wiem, ja nie jestem tutaj. Ja nie jestem tutaj czujną ważką. Ej, w ogóle kurczę. Bo my kiedyś, jak komentowaliśmy, to mam nowy tekst na komentowanie. Bo my zawsze mówiliśmy, że musisz być czujny jak ważka, prawda? No. A teraz się mówi, jesteś, musisz być czujny jak gajowy. To z pewnego filmu było. Dobra, nieważne. Czujny jak gajowy. Ostatnio Killera oglądałem i tam było. Że musisz być. Kurczę, poczekaj, może tu wejdziemy. Witam Nikodem Chynek w gronie miłośników szachów. Ej, nie wiem, czemu oni nie mogą mówić. Wszystko powinno być okej. To co, idziemy na. Ale tam zaraz się. Inni ludzie przyjdą, to jest najgorsze.
Nie, no powinieneś to robić, no jest. Ale ja byłem kiedyś tu. Uprawnienia do kanału. Ktoś musi dać uprawnienia do kanału. Ja nie jestem odpowiedzialny za wyznaczanie uprawnień. Jesteś tam, Malkolit? Pisze do ciebie na Discordzie. Jeszcze napiszę. Jak chrabąż, o, musisz być czujny, jak chrabąż, jak gajowy, dokładnie. Numer przypomniał. Oglądałem Killera, wiesz, przed 2 dni temu i tam było. I się śmiać chciało. Taki luźny dzisiaj stream, nie? Tak, 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 jak najbardziej. Ale o Manchesterze nie gadamy. Ja w ogóle jestem w koszulce Manchesteru. No nie, no aż tak luźny z tym nie jest, żeby rozmawiać o, wiesz, klaunach. Wiesz, tak trochę powagi była. Musi być. Tragedia wczoraj była. Dobra, mocno zaraz było. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Może się przeniesiemy. Wiesz co? Piszę do ciebie na Discordzie, broda. Okej. Okay. No nie napisałeś jeszcze. No, teraz napisałem. I to nikt się nie skapnie, tak? Tylko my będziemy wiedzieli i nikt nie będzie taki. Nikt nie będzie taki kumaty, że. Dobra, nie zobaczy. To chodź tam. Dobra, idę, no, przyniosłem się. No, jesteś tutaj? No, jestem. Poczekaj, może to kwestia, że na tamtym kanale nie ma jakichś uprawnień. Co? Jest Lomis, do nas dołączył. O, dołączył. To jeszcze może... Jestem. Słychać? Wszystko działa? Słychać, ale działa. Głośno jesteś. Witam cię, dobry. O, Kentin, poznajemy się po głosie, cześć. Jesteś moim subem. Cześć, Kentin. Hej. Moim subem też jesteś. Dzięki. Ja muszę się przyznać, no, u Piotrka zgiftowanego, no ale sub to sub. Jaki? Zgiftowanego dostałem. A, no dobra, to ja skąd mogłem wiedzieć. No dobra, że dostałeś. No. To ty nie wiesz, nie znasz swoich teraz, widzów po prostu, broda. Teraz będziesz dostawał kolejne, będziesz teraz dawał, wiesz jak to idzie. Dostałeś zanęcony, zostałeś zachęcony z tego. Ziarno zostało zasiane. dobra. Tak, słucham. Dobra, wszystko jest okej. Okay. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. A widzisz, już się tutaj ktoś przyszła, kolejna osoba. Jest problem. Widzisz, nie przygotowałem tego wszystkiego. Pozdrawiam Igora Lacza. Z Kłokocka. Pozdrawiam, ale proszę być cicho. Jezu, popatrz, zaraz się zrobi, tłumy ludzi przyjdą, no. Co za dno. Zaraz trzeba uważać. Niebezpieczne to może być, powiem ci szczerze. Ej, dobra, broda, zrobimy inaczej. Rzeczywiście chyba nie będziemy mogli się słyszeć. Może pójdźmy tam jeden na jeden, co? A jakby się dzwonić poza serwerem, po prostu tak prywatnie, jak się mamy w znajomych? No można. Nie wiem, czy da się więcej niż w jedną osobę w sumie. A nie wiem, też nigdy nie próbowałem. Ale działa normalnie konferencja, tylko właśnie musimy się jakby dodać znajomi na Discordzie. No dobra, to dobra. Kentin, zaproś mnie, bo Lumiza już mam, brodę też mam, to zaproś mnie do znajomych. Dobra? Już tylko znaj, tak to się robi. O, chyba poszło. O, poszło. Czekaj, dobra, to robimy zaraz konferencję, tak? Tak. Dobra, to z tego tutaj spadamy. Kurczę, te nowe technologie, drodzy widzowie, można się po prostu... I teraz jak się robi konferencję? Aha, opuściłem rozmowę, więc już mnie nie słyszał. Ale spoko, mogę mówić sam do siebie. Jak się na Discordzie robi konferencję? Grupkę utworzyć, tak? A jak to się robi? Dokładnie, Skapi. Mnie zaraz może ktoś zaprosi na to. Ktoś to ogarnie za mnie. Tak na to liczę. No jak to się robi? Niech ktoś mi napisze, jak to się robi. Dobra, zadzwonię najpierw do brody. O, zaraz, typ Lumis ogarnia. Dobrze. Dobrze, że jest ktoś, kto ogarnia.
A, jeszcze Lumis musi się z Kentinem zaprosić. Albo ja dodam kogoś. Dobra. Więcej. Usuń użytkownika. Nie no, dobra, jak się to daje. Kurczę, flag. Serwer prywatny mam? Nie no, jest dobrze. Jak mam kogoś dodać? Może Broda... Niech Broda doda. Członkowie. Dodaj znajomych do rozmowy prywatnej, to? Zaraz. Może w ten sposób. Dodaj. O, jest, udało mi się. Bez niczyjej pomocy. Bez niczyjej pomocy. Działa? O. Halo. Proszę, proszę wyłączyć radioodbiorniki, telewizory i komputery, bo słyszę sam siebie. Będę miał muzyczkę u siebie, taką lightową. No dobra, no. Słyszymy się wszyscy? Chyba tak. Okej, okay. Typ Lumis, jak ty masz na imię? Bo nie będę mówił cały czas typ Lumis. Michał. Dobra, siema Michał. Ja mam. Siema. Ty masz Piotrek na imię, to wiemy. No ja wiem, jak mam na imię przecież, tak? Ale Kentin, masz Janusz, tak? Zgadza się. Super. No dobra, no to co? Teraz jeszcze... A tutaj się nie da ekranem podzielić, nie? To jest problem pewnie. Da się. Janusz. Da się normalnie. A da się, dobra, ja. Jest ekran. Janusz, wariacie, powiedz, jakimi chcesz grać? Czym chcesz grać? Ręką czy głową? Głową. Dobra, czy będziesz mówił figurki, a ja będę wykonywał posunięcia. To mi się podoba. Będę marionetką w twoich tych, w twoim wykonaniu, czy w jakiś sposób. Może to być. Zbychu, zaprosisz mnie do wzięcia udziału w tej partii? Gdzie ty będziesz oglądał w takim razie teraz, Janusz? Ja udostępniłem teraz ekran wam, widzicie? Michał i Janusz. Ja widzę. No dobra, no to będziecie... Tak, widzę, zgadza się. No, więc zaproszę zaraz Brodę do gry. Janusz, będziesz wiedział to ze drugiej strony, ze strony czarnych, tak jakby ze strony przeciwnika. Mam nadzieję, że ci nie będzie przeszkadzało. Co ty na no, to? Myślę, że damy radę. Możesz też wejść na Zbycha partię i samemu tam sobie przełączyć, tak? Na czeskomie możesz go znaleźć. Tak nie, dalej. No nie może, bo tam jest pasek z oceny pozycji. Musiałby go wyłączyć i tak dalej. Lepiej... A to nie, tak nie robimy. Chyba, że na streamie. Może na dwa streamy pójść. Ale na streamie, właśnie... na streamie jest opóźnienie, tak? Ale nie, na Discordzie. Ale włączyć twój stream tutaj. Ale no wystarczy, dobra, tak. Wystarczy mój, po co Brody? Przecież to będzie to samo, tak? Nie, bo będzie... Odwrócone będzie miał szachownicę. Aż odwrócone, no dobra. A ja mam pytanie jeszcze, jaki Lumis masz ranking? 1500 jakoś rapidowo. Okej, ja mam 1600, no to jest zbliżone. No dobra, no to dobrze, to Broda ma szansę dzięki temu. Dobra, to ja też udostępniam swój ekran. Ekrany, ty, żeby mi się komp nie wywalił, chyba będzie okej. Okay. Dobra, to jest okej. Okay. 10 plus 5. Też nadaje na żywo, nie? Tak, tak. Dobra, to weź tam sobie, Janusz. Jak mam do ciebie się zwracać? Jak ci wygodniej. Mogę... Żaden problem, ja mam żaden problem, Kentin. Misiu. Mogę do ciebie mówić Keller? Czy nie, żartuję, niech będzie Janusz, dobra. Aha, zaraz, bo ja, Broda, muszę cię zaprosić do ten, znajomi, Viraldus. Dobra, Viraldus, nie rankingowo. Viraldus z S, przez S. Okej. Okay. No to co, widzowie, gotowi? Jak jesteście gotowi, to napiszcie jedynkę. Jak nie jesteście gotowi, to trudno. Gdzie ty mi wysłałeś? To napiszcie 8. Jeszcze cię nie zaprosiłem, bo od razu byś się zgodził. Muszę spytać widzów, czy są gotowi. Są gotowi. No dobra, znacie tak reguły w ogóle Hand and Brain, jak się gra? Michał, Janusz? No bo ja po prostu mówię figurę i Piotrek musi zagrać tą figurą, ale sam wybiera, którą i jak. Tak, ty rodzaj tak. Figury mówisz, a on okay, wybiera... Okej, czyli ja powiem wieża i musi być wieża, chyba że nie ma w ruchu wieżą.
No, jak tak, nie ma ruchu tak. Wieżą i powiesz wieża, to ci podziękujemy wtedy. Dobrze. Ale gramy o coś? Czy też, nie wiem, jakieś skłony? Albo coś? To może puścisz wodę w kranie na przykład. Dobrze, jak przegram, to puszczam wodę w kranie. A ty co robisz, jak przegrasz? Też puścisz wodę w kranie. Nie mam wody w kranie. Dobra, to nie gramy bez niczego. Nie mam żadnych propozycji. Dobra. To młodą przeprowadzisz na streama. Nie, młoda śpi. No dobra, to w takim razie gramy mecz i rewanż, czy jedną partię? Mecz i rewanż, nie? Możliwe, jak zobaczę, jak moi subskrybenci już będą tutaj, bo Rembrandt też tutaj może być ktoś inny. Ale dobra, na razie zagramy tą partię, zobaczymy, jak pójdzie. Zobaczymy, jak Janusz zda egzamin. Bo ja muszę teraz Januszowi tak, wiesz, leciutko, bo Janusz to za ofiarowany ten sub był. Nie no, żartuję, Janusz, wszystko okej. Okay. Dawaj, puszczaj wyzwanie. A już, kurczę, było. Czemu zniknęło? Już miałem przygotowane na ten. Co się stało? Kurczę, ktoś mi się tutaj wrył. Chwila, jeszcze raz. Viraldus. A czemu ci... Nie macie na czeskomie? Jestem. Nie macie. No to odśwież ekran. No jestem cały czas. Wpisuję na czeskomie. Viraldus i teraz mi ciebie nie znajduje. No Viraldus przez S. No przecież duży, ośle, no. Duży, nie duży, no. Ej, nie wiem, co się stało, że teraz cię nie znajduje. Dobra, ty mnie zaproś. W takim czymś to my nie zagramy, powiem ci, nie? Graj. Czekaj, teraz ja, jak to się robi? Czekaj, znajomi, dobra, mam Byniolusa. Byniolus. Mówisz mi, Janusz, czy dobrze robię, poczekaj. Byniolus. Jest. Czemu ty masz takiego kolorowego diamenta? No bo widzisz, jestem bardzo ciekawym człowiekiem, a ciekawi ludzie... O, pojawiłeś mi się. Dobra, już ci zaproponowałem. Widzisz? Okay. Teraz się pojawiłeś, a przecież nie było. Gramy białymi. Janusz, dawaj, mów posunięcie. Pionek. Pionek. Dobra, zagramy mu... Tak. Pion. Skoczek. Skoczek. Koniec? Może być? Nie, pion? O tym myślałem. Proszę się nie konsultować. Pion? Pion. A, dobra. Tak zagramy. O rany. Dobra, są poza teorią wszyscy, no to elegancko. Tak, no, od pierwszego ruchu poza teorią. Skoczek? Skoczek w tej pozycji. Nie jest źle, jest okej, okay. Jeszcze może skoczek C3. No, centrum, wyprowadzamy figury. Skoczek? Jaki wynik widzowie obstawiacie? Moim zdaniem Broda jest dobry w takie gierki zespołowe. Król? Jest. Jeszcze mamy biały kolor. Jestem lisek tak zwany. Goniec? No i teraz Janusz, zobaczymy co wykombinujesz. Wieża. Ale spryciarz. A skąd wiedziałeś, że o tą wieżę mu chodziło? Pewnie też ogląda streamy arcymistrza. Goniec? Arcymistrz by wieża Bejden zagrał pewnie. Agresywnie trzeba. Z Brodą. Jak z Brodą się nie, agresywnie Pionek? Człowiek nie zachowa, to Broda sobie na za dużo pozwala. Pionek, mamy dużo czasu. Janusz, pamiętaj, ty się nie śpiesz nigdzie. Zobaczymy, co się stanie. Pionek się wydaje okej. Okay. Pionek, niech będzie. Goniec. Dobrze! Pionek. Janusz się spieszy, jakby jutra nie było. Ja ogólnie to ostatnio bardzo bulety trenuję, więc... Bardzo dobrze, tu musisz bardzo się spieszyć, bo inaczej przegrasz. Goniec. No i teraz jest ciekawie. Goniec. No nie jest to, o czym myślałem, ale no dobra. Przynajmniej wiesz, który goniec. Pion. No, ja też wiedziałem, który pion. Widzisz, Broda, my tu niepotrzebni jesteśmy. Oni sobie grają,
My jesteśmy tutaj pacynkami. To teraz, Janusz, twoje posunięcie. Znaczy, mówisz, którą mamy zrobić tym figurą, ruch. A później możemy tę partię przeanalizować i powiem, w którym momencie myślałem, że mogliśmy inaczej jeszcze zagrać. Myślę, że pionek. Ja, pytanie, jakie są składy? Ja tu jestem z Januszem, znanym, bo nie wiem, czy mogę mówić po imieniu, jako Kentin na czacie. A ja gram z Michałem, znanym szerzej jako typ Lumis. Typ Lumis, ten typ Lumis. Dzięki szybki klakier za suba. Kurze, klakiery ci tam witają. Michał jest nasz ruch, bo broda tu oczywiście tak, zagaduje. Mamy jakoś... mamy czas. Tak, mamy czas, ale wiesz, musisz uważać na brodę, bo on będzie używał wszelkich możliwych sztuczek, żeby osiągnąć cel. Ja mam taki sprycie z tym. Jak tam Kentin ci się pozycja podoba? No, wydaje mi się, że jest 0-0. Są plusy i minusy, nie? On ma parę gońców, ma dublaki, mamy króla rozwalonego. Pion. No i na to teraz się z duchu decyduje. Tych pionków ma dużo możliwych ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery ruchy pionkiem, pięć nawet. Cicho tam. Wybił. No to skoczek. Wybił skoczkiem, bardzo dobrze. Pion. No i to cwaniaczki. Oj, chyba Zbyszek nie jest zadowolony z tego faktu. Pionek, no dawaj, ruszaj pionkiem. Wszyscy słyszeli, już nie możesz cofnąć. Oj, ten ruch gońcem teraz ma. Nie. Nie słuchaj go żadnego gońca, kiedy on tam świruje. Nie no, skoczek. No pewnie, że skoczek. Zobacz, jak wchodzimy. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę. Skoczek C6 przyjmuje dominującą pozycję na szachownicy. Atak jednocześnie Hetman. Na hetmana. Nie mętkuj się, ty jesteś tylko tutaj, wiesz, od przesuwania figur. Kentin, jedziemy. Kentin nas jedzie w ogóle jak... Kentin robi co chce na tej jak szachownicy. Małe psiaczki. Michał, musimy się ogarnąć. Ale nieźle. Bywało gorzej. Nie z takich pozycji się wychodziło. No. Zobaczymy. Ile tam czasu? Jeszcze mamy dużo. 8 minut, także Janusz na spokojnie. Jak to ktoś powiedział, chyba Pociąg do Gwiazd, na którymś kanale Kentin możesz dzisiaj bana dostać. Powiedzcie, chłopaki, już długo w szachy gracie? Jak to z waszą przygodą się zaczęło? Że w ogóle pojawiliście się tutaj na streamie? Właśnie, opowiadaj. Przede wszystkim ty, Janusz, opowiedz teraz, jak się zaczęła twoja przygoda z szachami. Koczku, opowiem, że rok temu w górach na wyjeździe ze znajomymi zacząłem i powoli od Elo 300 sobie tam rosło. No i teraz na rapidach mam 1600, na bulecie tam 1100 w piku. A to ładnie, na wszystko zaczęło się od góralskiej Śliwowicy, później szachy i tak się potoczyło. Tak. Tak było. Tak elegancko. A to się, że to ładny postęp zrobiłeś i tak łatwo. Znaczy no teraz jest dużo dostępnych materiałów w internecie, więc... Jakich na przykład materiałów? Powiedz. Bo chętnie bym się najwięcej dowiedział. Gotham Chess i Dawida Czerwa. O proszę, to ciekawe, egzotyczne połączenie. Tak mi akurat pasuje. Co teraz gramy? Skoczka. Broda już nagle przestał pytać. Co teraz gramy? Broda stracił cierpliwość. Hetman. Hetman, no. Witam, Ludwik Hreczychow w gronie miłośników szachów. I teraz bym zagrał skoczka. Skoczek, no dobra, ciekawe posunięcie, w tutaj wchodzimy. Pamiętaj, że mamy czas, Michale. No, hetman wam wisi, podpowiem. Nie wiem, Janusz, nie będziesz sam niezły, mam nadzieję, o tym co małe podpowiedzi z mojej strony, ale... Jak, Zbyszku, ci się pozycja podoba? Słuchaj, no, przywykłem do takich, tyle mogę powiedzieć.
Michale, twoja przygoda z szachami jak się zaczęła? Długo już? A moja przygoda z szachami. A mamy czas, tak na szybko mogę powiedzieć, jak najbardziej. Jak... To dawaj. Zaczęła się gdzieś tam w podstawówce za młodych lat, gdzie chodziłem sobie na turnieje takie bardziej szkolne, udało mi się zdobyć zawrotną trzecią kategorię. No i później odstawiłem szachy, poświęciłem się innym sportom raczej. Ale pewnie jak spora część tutaj widzów i w ogóle osób po serialu wróciłem trochę do szachów, tak sobie teraz rekreacyjnie gram. Dobra, mam dla ciebie kolejne pytanie. Słuchaj, spytam o te sporty. Hetman w międzyczasie. O, dobrze, teraz możesz mówić. Dobra. Michał, moje kolejne trzy pytanie. Moje pytanie jest takie, trzy argumenty, dlaczego jestem ciekawszą osobą od kolegi Zbigniewa Paklezy. Inteligencja oraz uroda się nie liczą, to już wiesz. Nie było... Trudne się wylosowało w takim razie. Teraz w ogóle wybiłeś z rytmu mojego partnera, no. Kurczę, nie wiem co zagrać. No bo jesteś, no bo widzisz, no. Widzisz, Michał? Trzeba wylosowałeś Zbyszka i teraz masz. I jakie to sporty, na które się przerzuciłeś po szachach przed serialem? Piłka nożna przede wszystkim. O, bardzo gdzieś tam dobrze. Przez ostatnie 10 lat grałem po klubach, raczej juniorsko. Także no, poszły szachy w odstawkę. Jajajajaj. Udało się wrócić. No to dobrze. Widzisz. I może nie przypuszczałeś, że po jakimś czasie będziesz może grał w Head and Brain z kimś tak popularnym jak Piotr Brodowski. Oraz Koczek. Koczek? To bardzo ciekawe posunięcie byłoby Gońcem, gdybyś zagrał. Ale, ale nie zagrał, zarówno, więc... Zarówno Goniec G5, jak i H6. Ale dobra, Skoczek to było... Podpowiedzi. Dobra, no dobra. Co to w ogóle za jakieś idee? No nie, no podpowiedzi. No mówię, jakie ciekawe ruchy tylko były. Czy czat się ze mną zgodzi, że jest pierwsze ostrzeżenie dla Piotra Brodowskiego? Jeżeli tak, to kciuki w górę na YouTubie dajemy. Jak dojedziecie do 200, to znaczy, że Broda ma oficjalną reprymendę. No a jak dojedziecie do, nie do 200, to znaczy, że Zbyku ma reprymendę. No i co? No dobra. Może to... teraz ten goniec. Się tutaj, co teraz robimy? No widzisz. Gońca. I teraz sobie o gońcu przypomniał, no. Czy jak powiedział, to domyślam się, co miało się stać i... No właśnie. Nie wiem, co wy tam gadacie? No właśnie, no. I to jest właśnie... Broda już cwaniakuje, no. Taki trochę ruch z puzli zobaczyłem, ale po fakcie. Dobra, jeśli ktoś na moim czacie napisze literę P, jak Pakleza, to jest oficjalna, jedna oficjalna żółta kartka. Broda! Jest, oficjalnie żółta kartka. Broda mi nawet kciuki na Twitchu zaczęli ludzie dawać. 230 wbili w ogóle widzowie. O, ale taki... u mnie P, oficjalna reprymenda dla ciebie, nie wiem czy wiesz. I mało tego, kontaktowałem się tutaj ze służbami, albo szachowymi. No i ciężko z tobą. Dobra, no. Co tam no się dobra. Dzieje? No dobra. Nie bójmy się kontrowersji. Ja bym królem zagrał tutaj. Królem? Niestety król F8 było niemożliwe. Szkoda. Tak, no tutaj... Bardzo się cieszę. Dzięki moi widzowie na czacie. Cieszę się, że stoicie za mną. Królem. To może goniec. O, goniec? Dobry ruch. Zaczynam teraz z niego wątpić, ale... Dobra, nie jest źle, może podoba mi się, no. Znaczy, to ma swoje plusy i minusy, że tak powiem, no ale niech idzie, no. Idziemy w zabawę. No wieża. Goniec. No i co, paniaczki? Wieża. No mogliśmy mieć większe kuku, chyba wiesz, Piotrek, jakie. W tej pozycji? Zamiast goniec G7? No. Ale nie mów co, bo to jeszcze może kiedyś się pojawić, ale chyba wiesz co, tak? Ja bym tak... Wcale tak bym nie chciał grać. Nie? Nie wiem, czy tam był coś... No. Dobra, pionek. Dobra, skończę gadać. Pionek, tak? Teraz? Tak. Aja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 j
wiem. Że ten... Pioneczku, mój drogi, chciałeś zagrać. Pojawił się nowy hashtag. Hashtag murem za paklezą. Co ty na to, broda? Dobrze, musimy kontrolować czas. To jest bardzo ważne. Przypominam, na YouTubie możecie subskrypcję kanału łączyć. Kosztuje ona dokładnie 0 zł i 0 groszy. W innych walutach też kosztuje 0, by the way. I dzwoneczek proszę włączyć i wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi takimi streamami jak ten. O to ci chodziło? Ej, no nie ma o to mi chodziło, o to nie chodziło. No to też jest jakaś podpowiedź. Broda to jest po prostu kombinator, no. No to zobaczymy. No radzie jest okej, okay, no. Wszystko jest w porządku. Czas jest okej. Okay. Hmm. Pionek. O, tutaj nawet się pojawił hashtag Team Broda u mnie na czacie. Co za... No i bardzo dobrze. Banable będzie. No i bardzo no, dobrze. Pionek ruszyłeś. Pionek, dostałeś komendę. No wykonaj polecenie. Wykonaj, aport. Wykonaj polecenie. No poczekaj, no. Myślę, przynajmniej staram się. Dobra. Hetman? Król? Ale mieli proste. Hashtag zacznijcie grać, a nie gadać. Daj co pogadać. O, jest też hashtag broda za murem. A, widziałeś? Goniec. Widzowie, goniec. Bierzemy gońce pioneczka. Bardzo dobrze. Jak jest materialnie pionek więcej, czasowo, Janusz, nie gadaj tyle, tylko się skupmy. No, pozycja, powiem wam szczerze, no dość taka skomplikowana. Król? Okej. Dobry ruch. Kontrolny. Dobry szachowy ruch, zdrowy ruch, to trzeba powiedzieć. Ruch szachowy. Może najlepszy w pozycji nawet. Dobrodzieju. Chyba nie miałem być najlepiej. Pionek? Pion. No, nie jest łatwa sytuacja. Jesteśmy bez piona. Pionek. Mamy popsutą strukturę. Tak, no dobra. Jeszcze gramy z wirtuozem końcówek, Piotrem Brodowskim. Pionek. Wiem, że nie to miałeś na myśli. Ale. Może król? Król? Król. Ty właśnie powiedziałeś Flugengeheime? Król. No dobra, no król. Dobra, idziemy królem. Ty ja właśnie usłyszałem Flugengeheime? Dobra, idę królem do przodu, no. Wieża? To pionek. Pionek, mój drogi. Pionek. Kur, no dobra, to lecę do przodu. Kurczę, dobry jest. Jadę do przodu. Pion. Ajajajajaj, ale grają.
A pozycja taka ciekawa, bym mam różnobarwne gońce. Ale powiem ci, Janusz, że tylko w naszą stronę ta partia może iść, wiesz? To prawda. Gramy na dwa wyniki. Pionek. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, widzowie. Ale będziemy się bronić dzielnie. No to my też wieża. Jest, wioneczka. No na A7 wchodzimy. Wieża. Wieża. Wieżyczka. A która? A, nie możesz mówić. Dobra. Okej, nie, nie. Dobra, no to wchodzimy drugą, patrz, no. Łączenie wiesz, współpraca. Jakie łączenie sposób. Wiesz? Co ty wiesz o łączeniu wiesz? No to wieża też. Łączymy wieżę. Łączenie wiesz, współpraca, proszę tutaj ładnie. Wieża? No dobra, no spróbujemy tam wejść na tyły. Zamieszać w obozie przeciwnika. Taki jest cel tych zagrań. Król. Czemu ci na czacie Zbychu piszą, że oszukujesz? U mnie piszą? No. A, że trzymam kursor na figurach. Aha. No ale to jest... Pion? To żółta kartka, już po raz kolejny. Pionek, tak? Jak pionek. A to na mnie zwróciłem uwagi. A co, trzymam na tych figurach, które mówi potem, Michał? No tak robisz, tak robisz, tak robisz. Ha. To jest bardzo ciężka końcówka do obrony. No ale dlatego wirtuoza obrony jak ty? Magnus Carlsen mówił, że jesteś świetnym tym obrońcą. Ale wiesz, każdy ma swoje limity. O, Skapi powiedział, że raz trzymałem gońca kursorem, a powiedział król. A powiedzcie, chłopaki, macie jakichś swoich ulubionych szachistów? Mniej więcej mistrzów świata, na przykład kojarzycie jakiś po drodze? Ja zawsze z tym się jarałem, nie? Cicho. To nie, aż tak nie jestem zapalony szachami, ale lubię sobie oglądać Dudę i kibicować. Pion. Ja też lubię, nawet udało mi się być na Mistrzostwach Świata w grudniu. Powiedziałeś wieża? Powiedziałeś wieża? Nie, powiedziałem pion. No, żartuję. Powiedziałeś, lubię takie szajmę? Po raz kolejny. Pamiętasz pion. Musiałem go tutaj jeszcze raz zapowiedzieć. Koniec. Teraz. Kurczę, mogę. Pion. Co? Pionek, pionek. Pionek! Dole. A co z wieżą naszą? Gdzieś? Koniec. A. Teraz. No to wieża. A czy to dalej nie jest jasne? Mamy tego wolniaka na szczęście dobrego. No właśnie. Wieża. Nie jest to wszystko takie oczywiste. Zrobiliśmy progres, ale... O, mam pomysł. Trzeba sprawić, żeby goniec nie zajmował optymalnego pola na szachownicy. No to my się ruszamy gońca. Cóż za dedukcja, Janusza. Wieża. Czemu na F6 broda poszedł? A może to nie takie głupie, jak się wydaje? Tu. Kurczę, flag. No, bez jakości. Sobie Janusz, zaraz ich pociśniemy, zobaczysz. Tak, ktoś napisał tutaj dobrze. Maestro. Wspomniał. Bądźcie, gramy z subskrybentami naszych kanałów. Czas jak coś? Wiem. Ale nie widzę, żeby to dało się wygrać.
Stary, mult, żebyś tego nie przegrał. No, wiem. Mam mało. Wieża. Bardzo dobrze. Wieża. Pion. Wygrana pozycja to była, stary. Czemu wygrana? Bo to wygrywaliśmy to przecież. Jakim białym cudem? No. Dobra, nieważne, no. Później ci powiem. No dobra. Znaczy to wygrane i to, dobra, no myślę, że to wygrana była. Nie miałeś wygranej, ale cicho. Moim zdaniem miałem, no ale dobra. Wieża. Tutaj w ogóle zagrałeś? Dobra, to chyba jedyne. No to nie to miałem w głowie, no ale popróbujemy. Nie no, Alvin, to co napisałeś chyba przegrywało. Tak mi się wydaje. Tu. No, to przegrywało. No ciekawa końcówka powstała, raz wam mówię, widzowie. Po wyniki tak naprawdę. No co gramy? Piona ruszamy. Nie wiem właśnie, czy to nie było optymalne, dobra. Wieża. Chyba lepiej było królem. Król. Od razu królem lepiej było, powinien tam pójść. Na G2. Wieża. Król. Król. Ja pitole, co teraz zrobi się to idę, no. Wieża. Pion. Pion. Trzeba tu się porozkminiać ją dobrze. Dobra się trafiła, nie? Pierwsza partia. Może goniec? Dawno się nie ruszał, to już mu smutno. Król. Król. Wieża. Goniec? Goniec, powiadasz, dobrodzieju. Pachowy dobrodzieju. Król. Tutaj zagrałeś, Zbychu? Król? Jak ja nie mogę królem się ruszyć. To mówię, to co? Co to oznacza? Goniec. Co to oznacza? Przegrana! Nieprawidłowy ruch. Goniec? Król. Goniec? Król. Na wygraną gramy. Co to ma znaczyć? Nie, no to już w ogóle co za faul!
Nie no, co za faul! Nie no, to nie, jest... Nie no, gonię. Gonię. No, no teraz mieliśmy przegraną. Czemu chciałeś pionkiem po G6 powiedzieć? No graj pionkiem, musisz takie pozycje wygrywać, stary. Nauczysz, że gramy, nie masz nic do stracenia, no co ci remis da? Masz, grasz, mówisz pionek i kombinujemy, przecież co się dzieje. I ty, a ty miałeś też Zbychu król D6, przegrywasz po G6 po sunięciu przecież. No ale po każdym odejściu królem przegrywam. Właśnie o to chodzi, że nie, bo masz, musisz królem pilnować. Król F8 może, G6, tak? Musisz król F8 pilnować, żeby pole G8 dostać. Szybko. Ale i tak idziesz królem po piona C5 i przegrywam, no. Czaisz. Właśnie... Ja gram król F8, to idziesz mi król E5, król D5 i przegrałem, tak? Jest koniec od razu. Ja bym chciał zobaczyć, co tam było po wieży F6, jak to przegrywało, bo ja to miałem w głowie, ale no, czat pisał, że przegrywało. Piągówka jest przegrana, bo białe mają oddalonego wolniaka. Mogę przewinąć. Nie, jest to przegrana piągówka. Jak to? Ta piągówka jest przegrana? Tutaj, widzicie? Rabini się wypowiedzieli. Król E6, tu? Nie, no może być. Szybko zmieniłeś. Nie, no to może to być remis, uważam. Może być, ale co? C6, tak? Jedyne chyba. No to C6, co? No, jedyne tak, C6. No C6. No w opozycji złapałeś przeciwnika. No dobrze, tu i C5, tak? No i król G4 muszę zagrać. No. I? No i wygrana białych. Okej. To nie jest wygrana białych, stary. A co grasz? No jest wygrana białych. Ostatnio pionkówki trenowałem, także także to nie jest wygrana. A ja szachy kiedyś. I to jest wygrana białych, no. Nie, no może być wygrana białych. No dobra, może być wygrana białych. Ale na końcu, kurczę, Janusz, tam do wygrania była ta pozycja. Zobacz, po król D6, G6 gramy. Pokaż, przewin ten po król D6. Analizę możemy dać. Dać analizę? Nie, analizę. Nie, na razem przed analizę. Pokaż po król D6, czy G6 wygrywa. Bo tam G6 jest ciekawe. Już bo tam nie mogę, bo zmieniłem tutaj, już mi się ucięło partię, wiesz? A, to się to kiepsko. Dobra, no wiesz, była bardzo ciekawa partia na pewno, więc... co, bierzemy chyba kolejnych widzów? Czy jak to robimy? Tak, no z rewanżami za długo by chyba wyszło takie partie, więc... Dobra, bierzemy kolejnego. Ja się rozłączam i z naszym widzami na moim czacie będę tutaj... będę w jakiś sposób... dyskutował, kogo wybiorę, dobra? Negocjował. No dobra, spoko. To dzięki, dzięki Michał i Janusz za gierkę. Dzięki za szansę. Trzymajcie na razie. Się. Okej. Okay. Aha, to teraz nową grupkę będziemy musieli robić, ale to roboty będzie, broda. Ja się wyciszam i idę gdzie indziej tam jeszcze, nie? Poszukać na moim czacie, dobra? No dobra, to się wyciszaj. Dobra widzowie, to kto teraz? Opcja była, że albo Bartosz, albo ty Bartosz podaj swojego nicka na Discordzie, to cię dodam. Najpierw Bartosz, czy najpierw Marcin? Kto chce iść teraz na gierkę? Pociąg może też jeszcze załapie. Kurczę, ale tam była przerżnięta ta pozycja. A jak broda mógł tu mówić, że tu jest remis w ogóle? Come on. A, masz no ale wklej z tym numerem, Bartosz. Z tym numerem wklej od razu, bo to samo fans nie wystarczy. Do JKD mam dzwonić, ale on nie jest subem, więc nie załapałby się na gierkę. Tralala. O, tu mi Krystian podpowiedział, co mam zrobić, ale jakiś nowy serwer, coś? Nie. To już się trzymamy tych grupek. Będziemy je tworzyć na szybko. Zaraz. O, pyk. Bartek, wysłałem ci zaproszenie. Do znajomych. Okej. Okay. Jaka dokładność? Dobra, możemy zrobić analizę. A
A nie, no przegląd mamy zrobić. Ej, moim zdaniem to jest całkiem dobra dokładność, jak na grach Hand and Brain. Nie sądzicie? Dużo lepsza niż moja wczoraj w Title Tuesday. Widać, kurczę, Title Tuesday może też powinien grać Hand and Brain. Całkiem dobrze to wyglądało. Dobra dokładność, nie? Czy nie? Dobra, Broda już napisał, że ma swojego współtowarzysza niedoli. Więc ten. Marcin, dobra, to Marcin idzie pierwszy, dobra, Bartek? Bo Marcin napisał, że jest od 5 rano na nogach, więc no rzeczywiście weźmiemy najpierw Marcina. Mam nadzieję, Bartek, że jest ok. No to dobrze. To tworzymy nową grupkę. Jak to się robi? Kurczę, jak to się robi? Może Broda będzie wiedział. Broda, jesteś tam? Nie ma Brody. A, ja muszę w ogóle przerwać ten. Co? Czemu ja mam cały czas? Zakończ streamowanie. Okej. Okay. Rozłącz. Teraz nowa grupa. A, tu będzie. Dodaj ten. Już wiem, jak to się robi. Oj, ale się nauczę dzisiaj rzeczy. Widzowie. P. Brocki. Marcin LL. I jeszcze potrzebuję nika. A to Broda, musimy go podać. Zaraz, widzowie, kolejna partia, Hand and Brain. Ale Broda cwaniakował, co, widzowie? Tutaj jedna żółta kartka, ruch królem chciał zagrać ten, który był niemożliwy, a potem Broda jeszcze mówił, żeby nie powtarzał. Za takie coś można z boiska wylecieć. Kurde, Broda. Sportowa złość u Brody się włączyła. No tak, to prawda, no. Ja cię zaraz, Marcin, sam dołączę, wiesz? Tylko czekam na... W sumie już cię mogę dołączyć. A czemu to zniknęło? O co chodzi? Tu. Tu. Dodaj. Nie, bo to jest w tej grupie dodałem. O kurczę, flag. To chwila. Opuść grupę. Broda do mnie dzwonił chyba. Jak się robi nową grupę? Badałem, dodaj znajomych do tej, tu. Jednak, no dobra, może tak zrobimy. Dobra. I co? Czemu to nie działa? A, i dzwonię. Dobra, dzwonię do Marcina i Brody. Broda, halo. No. Halo. Halo, halo. Cześć, Marcin. No dodaję teraz mojego współtowarzysza. No to dodawaj. Cześć, Broda, my się jeszcze nie znamy. Cześć. Kto ty? Jak? Cześć. Bardzo się cieszę, że cię mogę poznać. Cześć.
Obserwuję cię i podziwiam. O, dziękuję. Co najbardziej podziwiasz, moją urodę czy nienaturalną kulturę? Nie, podziwiam twoją grę. Uuu, dziękuję ślicznie. Słuchajcie, z nami jest Dominik. Dominik ma takie zdjęcie, jakby był iluzjonistą, nie? Trochę. Szkoda, my się jeszcze nie znamy. Cześć. Cześć, bardzo cię pytać, jak w ogóle. Cześć. Co to za echo tam się pojawiło, ty, ziomek? Znaczy, Zbychu. To nie umie. Wyłączcie, jak macie streamy włączone, to wyłączcie, jak możecie. Moment, ja muszę YouTube'a wyłączyć. O. No właśnie, o, dobry pomysł. Albo ściszyć, nie? Dominik, jesteś? O. Jestem. Nie, ale... Dobra. Wszystko mam wyciszone, jest u mnie okej. Okay. To teraz może zrobimy tak, że to nasi współtowarzysze będą wykonywali posunięcia. Możemy tak zrobić, tylko wtedy co? Aha, ale to jak? To ja muszę na streamie wtedy odszukać ich partię i wyłączyć wszystkie... No dobra, to robimy tak dalej, że my jesteśmy ręką, a nasi towarzysze będą głową. Nie, będzie łatwo. Możemy zrobić. No nie wiem. A jakie macie rankingi? Właśnie, jakie macie rankingi? Ja mam cieniutko. Czyli? Ja mam około 1000. Ojej. U mnie Dominik ma więcej. No tak, dobra, to przecież i tak zabawa, więc... To i tak jest zabawa? Ja muszę brodę zdekoncentrować. Kiedy bijasz GM-a? Ja GM-a? Nie, to w trakcie partii takie pytania. Ja, w trakcie partii. Dobra. A jak masz na imię, przypomnij? Marcin. Ty, to może zróbmy tak, że Marcin będzie... W parze z Dominikiem, a ja z brodą. Nie, Marcin będzie z tobą, ale jeśli ma niższy ranking, to ma dwa faule do pokonania, albo jeden faul, który może poprawić. Nie, broda, już nie. Dobra, bo nie, to zabawa. Gramy jedziemy, normalnie. A, spoko. Dobra, to jak zrobimy? No, rewanż po prostu. Rewanż ci zaproponowałem. No. Mieliśmy grać białymi. No, gramy białymi. To teraz musisz powiedzieć, czym mam się ruszyć. Białe, nie? A, muszę udostępnić ci ekran, dobra, zapomniałem. Nie widzisz ekran, musisz udostępnić to, co ja ci pokazuję, nie? Widzisz teraz na Discordzie, Marcin, ekran udostępniłem. Czekajcie. Jed. A ja na YouTubie patrzę. Nie, zostaw YouTube, Discorda tylko używaj teraz. Widzisz, że udostępniłem ekran? Ja już mam, tak. Ja nie mam właśnie, obejrzyj. Ajajajaj. O tak, obejrzyj stream tam Zbigniewa. Mam. Dobra, to teraz... Białymi. Znasz zasady, nie? Jasne. No to... Pion. Okej. Może skoczek. Skoczek, dobra, ale tak tajemniczo powiedziałeś. Skoczek. Właśnie, nie? Ja mówię, on jest iluzjonistą, ma taki już sceniczny ton. To co, my jedziemy jak title, Tuesday to goniec. O kurde, ty Marcin się naoglądałeś z Pycha i teraz ty. Mamy pozamiatane. Niech będzie pion. Pioneczek? Pioneczek. Bezpośredni jest atak, na, żeby to podważyć. A pion. No to pioneczek. Kurde. To ja nie wiem teraz, który pioneczek to jest najgorszy. No, wybór jest spory. To ja mogę 8 różnych, nie, 7 tylko mogę, bo F jest zablokowany. Zagraj. Dobra, zagramy G6, tak nienaturalnie trochę. To my też piona chyba. Widzowie, kciuki w górę na YouTubie. Przebijamy 300, żeby przebić brodę. Myślę, że konsekwentnie będę mówił pionek. W ogóle kiedyś obcykałem, że najłatwiej powiedzieć pionek, bo masz pionków, masz dużo, więc duża szansa, że któryś z pionków będzie najlepiej, wiesz, żeby zagrać nim. Dokładnie, tak, więc Dominik, ty się dostosujesz. Dominik, następne 10 ruchów pionkami zagraj po prostu. O to chodziło Piotrkowi. Teraz my, Marcin. Dobra. Dekoncentrujemy przeciwnika. Broda, jak tam będzie w pucharze? Ale nasz ruch jest! Nasz ruch jest, nie, Marcin! Konie, skoczek. Koniec. Trzymam kciuki. Zapatruję się dość dobrze, bo nie wiem, czy wiesz, zdradzę tobie sekret. Nie! On teraz, broda, ciebie zagada. Nie, nie możesz te sztuczki. Marcin, ty musisz po prostu... Dobra.
To my jedziemy teraz z kotkiem. Powiem wam, że ostatnio zacząłem trenować, że zacząłem trenować i to dość tak ambitnie. Goniec? Goniec. Na przykład zacząłem czytać książkę Kasparowa. Gary Kasparow on Gary Kasparow. Dobra, moment, moment, za chwilę pogadamy. Czekaj, to my teraz jedziemy gońcem. I co z tym Kasparowem? No właśnie. I co? Ciekawa książka. Ile to stron? Jest, no. Właśnie zaczytałem dopiero pierwsze. A ty Dominik? Broda przeczytał wstęp dopiero. Ale jako ciekawostka... No, król Broda powiedział. Jako ciekawostka... Też tak słyszałem. Wiecie, że Kasparow na początku nie używał swojego nazwiska Kasparow, tylko miał inne nazwisko. Brodowski. Weinstein miał, nawet nie wiedziałem o tym. Żyd. I drugi... Tak, po matce. Tak, po matce. Ty, Dominik, dobry jesteś, kurczę. O. Trochę się wie. Co teraz się robi? Teraz czekaj, pogadamy się, o tym Kasparowie. Czekaj chwilę. Jaki teraz posuniecie? Pion. Pion, kurde, znowu tych pionków. Dobra, tak gramy. Tak, taki murek, taki też rakietę taką stawiamy po drugiej stronie. My też pion. Sam jesteś rakieta. Kotek. Dobra, tutaj. Stabilnie. Joj. Tam hetman. Ty bardziej jak dobrze grasz tutaj w tej pozycji. Wszystko jest spotkane. Obserwuję mistrza. A dużo już masz godzin, masz mnie tutaj zasubskrybowany i tak dalej w takim razie. Nie, to Marcin jest z YouTube'a, więc tam nie wie ile. Aha. Wieża. Wieża, dobra, mam 3 ruchy wieżą możliwe. Ale ty, Broda, szybko liczysz, naprawdę komputer. Na którą się zdecydować teraz? A czemu ja się słyszę? Ciebie podwójnie, siebie podwójnie. Ktoś ma blisko mikrofon do słuchawek. Nie wiem. Albo na głośnika ktoś się ma. Nie, ja mam słuchawy. Dobra, Marcin. A teraz już... Aha, dobra, tylko się upewniam. Może goniec. No, a dobra, już powiedziałem. Okej. Okay. Ale tam się wycofał na H2. Co tak do tyłu? Agresywnie, co to mamy być za gierki? Na pierwszych dwóch liniach grają chłopaki. No nie, tak Zbyku uczy na streamach? Kurczę, zapraszam do mnie w takim razie. Tam... Pion. Ambitne szachy. Pion. Ze strony mojego tutaj gracza. Jeśli, drodzy widzowie, chcecie kiedyś zdobyć GM-a, to możecie iść na stream do kogoś, kto też chce kiedyś zdobyć GM-a, czyli do Piotra Brudowskiego. Polecam serdecznie. Dobra, pioneczek. Tak stabilnie. Dominik, wszystko jest okej, mam pod kontrolą. No, tak, ja tutaj jestem zadowolony z tego, co uzyskaliśmy w tej współpracy. My też na spokojnie wjeżdża w tym układzie. Co powiedziałeś, Marcin? Wieża. Nie podpowiadasz mi teraz kursorem, nie wiedziałem, co powiedzieć. A sorry, no zasłoniłem. Dalej chyba jestem konsekwentny pion. Mamy z 12 ruchów 6 ruchów pionami. To brzmi dobrze. Teraz który? Poczekaj. Broda, nie pajacuj. Faul będzie teraz. Nie, ja mogę rysować strzałki. Dobra, jak zagram tak... Nie możesz rysować, bo przecież udostępniasz ekran. Co za typ. Pauluje. Cześć, Paulinka. Paulinka wstała. O, to jednak możesz ale się pokazać. A ładnie masz włosy zrobione teraz, słoneczko. Broda, ile ma twoja córeczka? Ja już się gubię, mówisz do mnie czy do Pauliny teraz, Broda? Musisz. Pauliny. Aha, dobra. Ładnie masz fryzurkę teraz zrobioną, słoneczko moje, kochane. Broda, pion. Broda, ile twoja córeczka ma? To jest moja Paulinka, kochana. A, to kobieta? Tak. A, myślałem, że córeczka, sorry. Nie. Wow. My też pion. Dawaj, Menyx. Dobrze, no daj mi chwilę. No, właśnie, co to za stresy w ogóle? Broda. Jak zrobisz złe posunięcie,
To ban. Będzie kara. Nie, no żartuję. Nie mogę takiej presji wywierać na moich tutaj wspomagających, na moich VIP-ów kanałowych. No dobra, mam ja pomysł. Nie wiem, czy dobry, ale powiem goniec. Już nie przeszkadza mi, Paulinka. Już możesz iść. Goniec? Goniec, rzekłem. Jaki stanowczy. Zaprawdę powiadam ci, goniec, to me słowa były. No to my nie mamy wyjścia, Hetman. Dokładnie, nie mieliśmy wyjścia. No, ale żeś to znalazł. Dzięki, Pianczak, za 25 ziko z dopiskiem, a miałem iść wcześniej spać. Co, jak to spać? To nie jest dla słabych. Właśnie. Kurde, ale zależy, o której się wstaje. To prawda. No, spróbuję dalej pion. Ale jest gościu, kurczę, dobry, no. Idzie tymi pionami. No nie mamy wyjścia, pion. O kurde, nie. No dobra, już trudno. Co? Dobrze. Dobrze. Wybrnął. Arcymistrz wybrnął. Tak chciałem powiedzieć koń, no, ale dobra. Nie, pionkiem było lepiej. Ale koniem też dobrze. Broda nam podpowiada, kurde. Jakieś fory mamy. On tak udaje, że podpowiada, a potem będzie faulować, wiesz? On tak niby podpowiada, przymila się i potem, wiesz... Dobrze, mamy dobry czas. To jest bardzo, 2,5 minuty więcej. Ja mam te sztuczki, wiesz. Zapytaliście mnie, jaki był początek z szachami. O! Dawaj, jaki... A nie, to może Dominika najpierw spytajmy, bo to... Hetman. Ja mogę teraz chętnie odpowiedzieć, tak. Marcin, nie, dziadek nauczył grać. Chodziliśmy wieczorami grać w szachy. No i tak mi się spodobało. Później pojechałem na pierwszy turniej i po tym pierwszym turnieju ruszyło wszystko. Cała miłość do szachów. Po czym spotkałeś Brodę i rzuciłeś szachy. Nie, bo nie wiem, czy wiecie, ale my się z Dominikiem dobrze znamy. Ja z Dominika znam z turniejów szachowych. Dominik, widzisz? Zgadłem. Dominik był stałym bywalcem gdzieś League Juniorów i to jest mój dobry znajomy, subskrybent kanału i wiesz, VIP. Dominik nawet, nie wiem czy wiecie, prowadzi taką swoją fundację, jak to się Dominik nazywa? W naszym czasie znowu gada, kurde. Fundacja Inicjatyw Niebanalnych. I na przykład w Warszawie, gdzieś ktoś jest chętny, to Marcin, może sobie przyjść, pogadać. Nasz ruch jest, Marcin, jakby co. Zagaduje nas, pion, okej. Okay. Dokładnie, dzięki za reklamę, Broda, tak jest. Fundacja Inicjatyw Niebanalnych na Facebooku, polecam. Pion. Tak, i tam możecie sobie w szachy pograć w wolnej chwili. W Warszawie na przykład. Też pion. Ściągają po mnie, teraz idą też pionami. Widzę po Zbyszku, że to nie był chyba dobry pomysł. No, co tam jest się dzieje? Widzę, że zamykliście coś. Takie zmazaliśmy wam ten uśmieszek z waszych twarzy. Kurczę. Jak to mawiali starożytni Rzymianie? Kurczę flak, no. Dobra. B3. Jedziemy. Dominik? No Dominik ma 1600, już. To kurde, musisz się wykazać. Dominik, masz pozdrowienia od Łukasza Gawrysia. Pozdrawiam również. No i pięknie. Ktoś jeszcze chce Dominika pozdrowić? Przynajmniej czas mamy dobry. Pozycja jest równa. No bo Broda nie. Coś tam do dziewczyny gadał. I. Pozycja równa jest. Ona nas specjalnie zmyłki takie robi. Właśnie, kurczę. Kurczę, flak. Nic się nie zmieniło. Dalej problemy z czasem. Dalej. A to choroba niedoczasowa. Ciekawe, nie? Bo to znają się długo. Jeszcze ten. To na zgranie lepsze powinno być. Dobra, powiem wieża. Dziewczyna dla zmyły. Ja mam fajną dziewczynę, Paulinka. No. Zadowolony z niej jestem. A ona z ciebie? C4. Dobra, pion.
Chyba też. Za podpowiedzi z jakiegoś pola słyszałem. No właśnie też mi podpowiada Marcin. Tak już myślałem, to nie mogę? Jak jestem mózgiem, to mogę. Nie możesz, bo mi powiedziałeś ruch konkretny. Ale spoko, i nie, tak. Nie ma to. I tak bym wiedział, że C4, no. No dobrze, to ja powiem. A Paulinka gra w szachy? No właśnie chciałem ją nauczyć, ale wiedzę, to jest na przykład sytuacja patowa. O, bo wy macie od wielu miesięcy taką, słyszałem. Ja też, moja też zna taką sytuację. Ja powiem nie... pion. Ale nie powiem, który. U nas, gdybym miał określić sytuację naszego związka na monoklaturę szachową... Związka? Związku. To bym powiedział, że związanie. Albo widełki. To musisz zrobić jakiś gambit. Dobra, Marcin. No pion. Widełki w ogóle. Chyba widełki tolerancji Paulinki wobec ciebie. To było podwójne uderzenie, bo to było... Ale kobiety tak mają, bo ja też nie umiem zrozumieć, że o 10:30 gram w szachy, nie? Powiedziałem pion, panie Brodowski. Pion? Przepraszam, tak sorry jest, Dominik, no. Widzę twoja cierpliwość. Się tak, już nie, widać. To chodzi o to, że mamy dwa razy mniej czasu, no. Sfrustrowany już jest Dominik. Przyszło tak. Mu z brodą grać. Co my teraz gramy? O. Pion. Pion. O. No i co teraz? No spokojnie, mamy czas. Mamy 6 minut. Możesz się zastanowić. Jakie zakłócenia. Na linii. Shit. Czyli cisza i budowanie napięcia przed kolejnym ruchem. Ale to zaraz wybuchnie tutaj. No. Wieża. Wow. Uczę się od mistrza, no. Dobrze, dobrze tam sobie radzisz. Proszę tu nie komplementować mojego zawodnika. Dzięki Romek. Romek zasponsorował subskrypcję dla Ciniu. Tadek Kosmalowdzi. Romek jest debeściak. Romek to jest debeściak. Siara jest debeściak. To teraz gramy. No, Hetman, już powiedziałem, Broda. Hetman. Ty już nie musisz mówić, Broda. Ty możesz zrobić ruch. Mamy dodatki, tak? Jest plus 5? Tak. Tak. Okej, okay, no dobra. To wątki jest debeściak i jego mafia też. Tak musisz zapamiętać. Koń. Kuń. Koń? Kuń. No. Kuń. Nie, kurde, to nie był dobry pomysł, kurde. No dobra. O nie, nie jest źle, powiem wam szczerze, to jest takie sprytne, bym nawet powiedział, posunięcie. Ja myślałem inne, bo nie widziałem ruchu. Dzięki Romek za wszystkie te zaoferowania, ale Romek, robisz dzień, robisz robotę. Leżę z Bartoliu teraz, kurczę. No, Zbychu, dawaj tym skoczusiem, ruszaj. Mogę powiedzieć, czy były zakłócenia i zmienić? Nie. Żartuję. Zbychu zaraz coś wykombinuje, zobaczysz, on też widzi jakąś kombinację i teraz... No, ja się tak myślałem, że tutaj, kurczę... Proszę nie myśleć o naszym czasie. Już. Sprytny ruch. Mm-mm. Kurczę. Dobrze z was gracze. Ciekawe te partie są, to dobrze, nie? Nawet tutaj też dokładność to może być dobra. Mało tego, zobacz sobie, jak Marcin tak sobie świetnie sobie radzi, oglądając stream Zbigniewa Paklezy, co musi się dziać po szkoleniu Zbigniewa Paklezy. Dokładnie, można dokładnie. Po szkoleniu przeczytać, używając komendy, wykrzyknik szkolenie. Jest skoczek teraz, tak? Dominik. Skoczek, tak. Muszę zastanowić się, gdzie pójść. Tu nie mogę, bo zbicie. Tak, dobra, gram.
takie, takie posunięcie. Dobry, dobrze jest. Jest agresja. Żony. No jest atak, to jest presja na tych przeciwników. Szachy mają to do siebie, że ruchy do przodu. Kiedyś... Wieża. Nie, kiedyś taką słyszałem poradę, co zrobić, żeby szybko takie trzy dobre podpowiedzi szachowe, nie? To jest tak, licz do dwóch, nie więcej, bo po co? Nie podwalaj. Aha, nie podwalaj. I teraz wiem, czemu Broda Giema nie zrobił jeszcze. I posunięcia do przodu, ruchy. Moim zdaniem właśnie ruchy do tyłu są kluczowe w szachach. Są bardzo niedoceniane. Ja jak patrzę na Title Tuesday, zawsze tam widzę, że Zbyszek mówi na przykład tu w trzech ruchach byłby mat, nie? A ja kosmos jakiś tam, gdzie on tam mata widział, nie? Trzy ruchy to już jest za dużo. Goniec? Dlatego do dwóch liczymy. Goniec, aha, tak? Spoko. Tak. Ja Dominik, powiem ci, że to jest ty, ale żeś wymyślił, kurczę, się. To co chcesz, to co myślisz, to o czym ja myślę, że ty myślisz. Gdzie te strzałki? Ej, to kurde, zajdzie spał. Nie, oni nie widzą, oni nie widzą. Ja narysowałem, co oni zagrają. Aha! Ja dobra, narysowałem. No. Aha, a, patrz, zobacz, widział. Tak? Tak rysowałeś? Nie. Dominik, też o tym myślałeś? Nie, Zbyszek F8 rysował. Dobra, teraz ten. Gramy. Robi się gęsto, a Marcin mata w trzech nie widzi podczas Talty Tuesday, powiem ci. Marcin, właśnie, ty powiedziałeś, jaka jest twoja słaba strona. Teraz zagrają jakiś taki waren, gdzie będzie mat w trzech i będą już śmiać nam się w twarz. Czym? Nie dadzą rady. Czym? Co powiedziałem? Pionem, tak? Powiedziałeś? O. Tak. Pion był. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale dobra. Ważne, że ja wiem. Myślałem o czymś innym, ale spoko. O czymś innym jeszcze myślałeś? To już grubo. No. To jak myślałeś o czymś innym, to byśmy od razu przegrali. A nie, końca byśmy stracili. No. Nie, on myślał, że chce wybijać. Skoczek, tak? Nie, chciałem wybijać coś. Teraz to już się w ogóle gęsto zrobiło. Goniec. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobry. W końcówce ich zrobimy jak juniorów. Nie, to było całkiem dobre, ten ruch pionkiem i gońcem. Widzisz, chyba widzisz więcej ode mnie, Marcin. Kurczę. A mówię serio. Daj się teraz policzyć, kurde, wszystko. Marcin już policzył, no więc teraz czekam na ciebie, Piotrek. Ja tylko policzyłem dwa ruchy do przodu. I tyle wystarczy. Broda policzył jeden. Jak to ciesza, panie. To co, może... Raz, dwa, trzy... Zbyku, ty tam nic nie rysuj. Nic nie rysuję. Goniec, bo nie mam pomysłu. Nie. Zepsułem, wiem. Chciałem co innego, ale bałem się tego. Nie, bo dobra pozycja jest taka ciekawa, powiem wam szczerze. Cicho siedź. Nie wiem, co zepsułem. No dobra, to chyba powiem. A, to chytre w sumie. Wieża. W
Dobra, no biorę. To goniec, nie? Już. Poszło goniec. Poszło goniec na wizji. No poszło. Przejęzyczył się, no. Poszedł goniec na wizji, słyszałem. Dominik, dobrze, krótko z nimi. Dobrze, już trudno. Ale jeszcze są sztuczki, no. Moment. Myk, myk, myk. No wieża. No dobra, bierzemy. My goniec. Wieża. Marcin. Wieża, no nie mamy wyjścia. No to ale musisz powiedzieć. Goniec. Koń. Co ja źle policzyłem? Wydawało mi się, tam wychodzimy. Do przodu. Nawet tak jeszcze chyba nie zepsułem bardzo, jakby się bałem. No, 20 sekund, Dominik. Dobra, masz czas, spoko. Jesteś? Dominik? Dominik się poszedł upić. Dominika nie ma. Co? Ej, co to było? Co to było? Powiedział! Nie słyszałeś go? Powiedział przecież! Dobra, goniec! No dobra, przegraliście, disconnect, trudno. Broda, nie no, podaj się jak człowiek, co to ma znaczyć, no? Wieża. No to wygranej pozycji, że się... No nie no, ale sorry Broda, no nie moja wina, disconnect, to w szachach jest disconnect, no. Ładnie. Co to ma znaczyć, no? No poddaj się jak człowiek, co to ma znaczyć? No pion. Chcę się poddać, remis mogę zaproponować, w wygranej pozycji, no. Dobra, no, może być remis, niech ci będzie. Coś Dominika rozłączyło, kurde, nie wiem czemu. No, ale dobre było. Był w szoku. Pionek. Był w szoku, bo dostał kopyto i był w szoku. Nie, dobrze było, Marcin, było całkiem dobrze. No, szkoda tych podstawek na koniec, bo w pewnym momencie przechwyciliśmy. No, kurde, wiem. C6 trzeba było zagrać. Wiem, właśnie, zamiast tego gońca, nie? Dominik napisał, że wypięło mu dźwięk. Akurat mieliśmy 20 sekund do końca. No trudno, czasami tak... Patrz, oni mieli 96% dokładności, a my mieliśmy 88. Ile mieliśmy? Żartujesz. 96, no. Nie, no żartujesz sobie. No nie żartuję, tak... no. 95,7. Widzisz, Broda, ty powinieneś grać zawsze Hand and Brain. Ty gadasz, tak mega dużo przecież było w takim razie. No, ja tu podejrzewam, że oni są cheaterami, kurde. Nie, no tutaj, ty, ale... my mieliśmy błędy, bo tak, tutaj jak powiedziałeś skoczek, to skoczek, no... Nie wiem, co ty chciałeś grać, gdzie z tym skoczkiem. Ale partia była super do rozgrania. Już straciłem, to miał być pion chyba, nie? Nie, pion też nie. Tutaj nie możesz bić, bo hetman ci wisi. Tutaj możesz zagrać na przykład hetmanem odejść C2, nie? Na przykład piona, tu. Ale tam jest koń właśnie, no. Więc koń H4, no i tutaj też nie wierzą, tylko tu był fajny ruch wrócić skoczkiem prawdopodobnie, chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, ja jeszcze raz przypominam o fundacji Dominika. Całkiem spoko opcję uważam. Coś tu wklejam linka. Na czacie. No i tutaj goniec. Popatrz, tutaj był już tylko minus 0,81. Pewnie po C6, nie? No ale już ruch gońcem, no to dwa pytaniki oczywiście. Właśnie, tu się bałem tego, kurde, nie wiedziałem czemu. No więc w sumie trzy błędy tylko zrobiliśmy. To nie tak źle. Gdyby nie te trzy błędy, też byśmy mieli jakieś 95 pewnie. Dobra, no. To co... Pozdrawiam oponentów. Dobra, nie ma sprawy. Dzięki chłopaki. Dzięki Marcin za grę. Dzięki również. Będziemy też w kontakcie. Dzięki, jasne, trzymaj się. Dzięki. Patrzę na następną partię. Cześć. A zwykł robimy. No co, bierzemy kolejnego widza, nie? To ostatnia już będzie, nie? Chyba jakaś, albo chyba, że jakiś później dogrywka będzie, jakaś wplica. No dobra, no już w dwóch partiach był, żeś sfaulował, może do trzech razy sztuka. Dobra, to ja się rozłączam, szukam subskrybenta u mnie na kanale, dobra? No dobra. Ale Broda się nie chciał poddać, co widzowie? Tak rozłączyło mu oponenta i robił ruchy. Co za po prostu zawodnik.
Dobra, to teraz Bartosz. Gdzie ty jesteś, Bartosz? Mamy się w znajomych już, nie? A nie, ty byłeś nie Bartosz, tylko byłeś jako Cwanc. O. Teraz tak. Dobra, jak Broda znajdzie, to wtedy go dodam. No, to będzie trzecia, ostatnia partia. Nie jest to łatwe. Tak, teraz może rzeczywiście zmienimy, że będziemy mózgami. Co wy na to? Żeby widzowie grali. To może być ciekawsze. To może być ciekawsze. No. Dwa remisy. To dziwne, nie? Że remisy, bo to przecież podstawki i tak dalej, to raczej dużo większa szansa powinna być na jakiś wynik 1-0 czy 0-1. Tak, ja myślę, nie wiem, podoba wam się w ogóle takie hand and brain z widzami? Czy się nie podoba? Jak się podoba, to jeszcze to powtórzymy prawdopodobnie z Piotrusiem. O, no to spoko. No, no to jak tak ciepło zostało to przyjęte, to myślę, że będziemy brali kolejnych subów w następnych tych. To powtórzymy to. Powtórzymy to na bank. Nie wiem kiedy, bo teraz zaraz startuje turniej z udziałem Jana Krzysztofa Dudy i będę go komentował. Dla was od piątku. Broda też się pojawi oczywiście. Nie, Sun Tzu nie trzeba być subem na Twitchu. Marcin LL jest zielonym ludkiem na YouTubie, więc następne osoby, które będą grały, jak będzie kolejny taki stream, to będzie Pociąg do Gwiazd oraz MJ. Nie wiem, czy MJ jest. MJ już dzisiaj chciałem wziąć, ale zniknął ze streamu wtedy, jak go prosiłem chyba. Więc to jest takich dwóch widzów, których teraz już tak typuję. No i może jeszcze Marcina, który jest arcywidzem na YouTubie. Wiecie, te wyższe rangi muszą mieć jakieś dodatkowe benefity. No i gdzie ten Broda? Broda się kapnął, że ma tylko dwóch subskrybentów na kanale. Jest w kropce. Sam się sam sobie wykupi subskrypcję i będzie ręką i mózgiem. Ja to żartuję, Broda ma dużo subskrybentów. Przecież wy wiecie, że żartuję. My się z Piotrusiem bardzo lubimy. Tak, albo Broda ustala 15 ruchów. Dobra, Broda już ma zawodnika. To dodaję. Pyk. I dzwonimy do Brody i do Cwanca. O, Piotrek już jest. Piotruś. Dobra, ja mam nowego zawodnika. Mój zawodnikiem będzie Romek. I razem z Romkiem cię tutaj zniszczymy. To dodaj Romka. Ty jesteś, Bartosz? Jestem. O, super. Witamy cię serdecznie. Cześć, Bartek. Powiedz, jaki masz ranking? 1550. Okej, to spoko. I jest Romek. Romek ma wyłączony mikrofon. To może utrudnić grę w formacie Hand and Brain. Troszeczkę. O. Romeczku. Roman, jesteś? Jestem pewny, że Broda da sobie radę. Romek. Roman. Oj, coś kombinuje, Roman. Zaraz ramen się zrobi z tego Romana. Tak mówisz. Nie, Roman, Romek w porządku, gościu. Czekajcie. Witam, Adam Schmidt, serdecznie. Tak, widzę cię, Jakub Rudzki.
Nie wiem, jak masz z mikrofonem. Stary, wszystko jest ok? Roman? Roman. O! Usłyszeliśmy halo. Dzięki wielkie, Marcin LL, za 5 dyszek. Słychać, coś było słychać, Roman. Możesz jeszcze halo, coś. Halo, Zbyszku, halo, halo, Piotku. Halo, halo, Romku. Cześć, 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 cześć. Jesteśmy. Roman. Roman. Kurczę, Romek, coś masz z mikrofonem. Ale było słychać przez chwilę. No to nie wiem, kurczę, Romek. Już teraz się zamyśliłem, mam nadzieję, że jesteś. Ajajajajajajaj. Przyznaj się, Broda, że Roman to jest Paulinka z pokoju obok, założyła szybko konto, dała suba i będzie widziała, co ma grać. Bo te sfery techniczne coś tam się jakoś psują. I po prostu modulator głosu nie działa Paulince i dlatego nie może nic powiedzieć. Sekunda. Mówisz, że moja Paulina przychodzi właśnie mutację? Że to nie, nic z tych rzeczy. Nie. Zaraz będzie. Napisał mi Roman, że sekundę potrzebuje jeszcze. Okej. Okay. A my widzowie na YouTubie 400 kciuków przebijamy, jeśli się wam naprawdę podoba Hand and Brain. Broda, powiem ci, że nie wiem jak u ciebie na czacie, ale u mnie generalnie widzom się podoba content, więc jest propozycja, żeby jeszcze kiedyś to powtórzyć. Zobaczymy. Broda. No, nie mówię tak, nie mówię nie. Nie mogę się zgadzać na wszystkie propozycje. Muszę być troszkę takim tajemniczym jegomościem. Wiesz, jak to jest. Ale ogólnie w porządku. Dobrze się bawię, a to jest chyba najważniejsze, nie? W tym całym zawirowaniu. W tej całej inicjatywie. Dokładnie. Wynik jest 1-1. Winek, turbinek. Ale Roman mówi, że już coś tam ogarnia. Słychać mnie? Czy... Słychać. No to chyba się udało. Cześć, Roman. Cześć. Witam wszystkich. Jaki masz ranking? W Rapidzie gdzieś tam 1900, coś takiego. O, ja już zacieram ręce w takim razie. Broda, co to ma znaczyć, że ty, kurczę, tutaj masz takich orłów? Dobra, ale to dużo podwalam ostatnio. My to jesteśmy młode wilki. Będziemy się bronić. Jest propozycja, żebyśmy jednak raz byli, Broda, mózgami. Może być ciekawiej, co ty na to? Dobra, to musi być tak teraz, że... No jak teraz ma być? Już mówię. Bartosz, dogadajcie się z Romanem, jakie macie linki na Czescomie. Utwórzcie challenge na 10 minut plus 5 sekund na ruch. Nie rankingowo oczywiście, najlepiej. My tam wejdziemy. Napiszcie tu na czacie w naszej grupie czteroosobowej, jakie macie linki. My was sfollowujemy, wyłączymy oczywiście paski oceny i tak dalej. I udostępnijcie potem ekran. Nie musicie udostępniać ekranu, bo my mamy na żywo przecież. To luz. To wy nie musicie nawet udostępniać na Discordzie. Dzięki jeszcze raz, Marcin LL, za donata z tutaj dopiskiem mogę zagrać za Romka. Nie. Romek jest ze mną. Romek, tu jest, walczymy kontra Zbycholudy. Brodoludy kontra Zbycholudy. Dobra, Cwanc ma bardzo prosty nick na Czeskomie. Cwanc po prostu. Jak Franc prawie. Franc. Z psów? A ty, Romek, jaki masz nick? Zgaduję, Romek, że... 0712. No to zaproście się do gry. Czemu ja Cwanc nie mam cię w znajomych na Czeskomie? Wiesz co? Masz? Nie Roman, jakiś stres przed pojedynkiem? Czy a to jeszcze nie jesteś zalogowany, tak? Ja zalogowałem się. No, stresu chyba nie ma, jeżeli już to taki mobilizujący. Bo o to chodzi. Nie macie. Dobra. Poczekaj. Chyba, że... Fans pisane przez Z? Nie, przez C i C. Dwa razy. Cecylia, Włodzimierz, Anatolii, Natalia i... Cecylia i Cyryl. Czemu wszystkie rosyjskie imiona podajesz? Nie wszystkie. Czemu rosyjskie? Ukraińskie. Mam cię znajomych. Pakleza. Słucham? Masz mam mnie? Mam cię znajomych. Hmm? No dobra, to ja cię muszę jakoś inaczej znaleźć. Cwanc. Franc. Dobra, Cwanc. Może być Franc.
Dobra, ja mam, patrzę, jestem u Romka na kanale. Romek, szukasz mnie? No właśnie, ja gram na liczę się, inaczej skąd się nie orientuję, gdzie to się, muszę się trochę... Musisz tam, masz szukaj z lewej strony, tam gdzie masz to graj, o, zadania, okay, ucz się, dobra. Tam szukaj, dajesz cwans i klikasz na jego wyzwij i jak tylko zasiądziecie do gry, to będziemy mogli was followować. Romek, jak do ciebie mówić, Romek czy Tomek? Tomek, możecie mówić, Romek z dawną, taką ksywę miałem. Tak się nazywałem, a to wszystkie niki zostały po prostu. Spoko. A Zbychu nie wie, o co chodzi teraz. A nie słuchałem was. Pisałem na czacie do Skapiego. To gracie już pojedynek? Macie pojedynek między sobą? Nie, jeszcze sekundę. 10 plus 5. Wiecie, jak ustawić czas? Ja czekam, żeby Romek ustawił wszystko. Dodałem cię do znajomego, możesz mnie wyzywać, może będzie szybciej. No, może ty wyzwij Romka. Romek, też możesz na Discordzie podać swój nick. Molibdenowy Mateusz, nie zostanę, ale dziękuję za propozycję. Co? Masz też włączony czat? Zostanie. Ja się czekam, kiedy będą jakieś pytanie, kiedy zostaniesz mężem mojej córki, a nie tam, wiesz, ojcem chrzestnym mojego dziecka. Takie jakieś pytania to są. No, albo mężem mojej matki na przykład. Co tam córki? Nie. Mężem mojej córki i dostaniesz jeszcze pół królestwa za to wszystko. Takie powinny być propozycje. I rękę smoka. Tak. Smoku. Będzie jeszcze. Dyrektor pyta, czy ktoś ze Zbychowi oświadczył? Nie wiem. Na czacie. Takie propozycje. Dziękuję. Dobra, cwans, wyzwałem cię na 10 plus 5. A poczekaj, zobaczę. Nie widzę jeszcze. A i też Romek daje. Wysłałem ci zaproszenie do znajomych. To też dobrze, jakbyś tam ogarnął, nie? Spektre 316 za to na czacie spytał o liniowość czasu. Czy na pewno jest potwierdzona? I czy jest w ogóle wymiarem, że nie można po nim skakać? Po kim? Po czasie. Nie wiem, a oglądałeś Interstellar? Widziałem, fajny film. Znaczy, to mogę, dlatego się pytałem. Znaczy, Spectre spytał to oczywiście w taki sposób, że wiesz, kazał mi się domyślić, że o to chodzi. Dobra, ja wyłączam ocenę silnika i tak, i teraz bawimy się w ten sposób, że czarnymi, Romek, jesteśmy, nie? Okej. Okay. No to Zbychu, mów posunięcie, czym ruszamy. A poczekaj, bo mi się muszę odświeżyć. Co to jest? No tutaj. A już jest, streamery. W trakcie, dobra. Wszyscy wszystko widzą w takim razie. Tylko muszę pasek wyłączyć, ocena, o, i już jest git. No to idziemy pionkiem. Co ty mówiłeś o 1550 z Fancją? Pionek. Nie, ja gram tylko rapidy. No dobra. Skoczek. O, czyżbyś się szykował, wariant smażonej wątróbki? Nie. No to teraz skoczek. Pionek. Jedziemy z nimi. O, już jest szoker. Prawda, w daty. Jeszcze jest szoker, poczekajcie. No dobra, pionek. Pionek. Pionek? Tak. Jak przeciągnął jeszcze, żeby powiedzieć. A może pionek? Tak. A czemu tak? Tak? Powiedziałeś, że dajesz informację o długim posunięciu. A może ty krótkie? Co to ma być? Już podpowiedź jakaś jest. O czym ty mówisz? W ogóle masz jakieś urojenia. Dobra.
Pionek. Czemu hetmanem nie dajesz szacha? Tam król E2 chyba idzie jakieś. Nie widziałeś po prostu. Nie, to się grady. Słynna partia szczenica. No ale to chyba i tak trzeba dać tego szacha. Tak mi się wydaje. Dobra. No tu tak nie. Jest spoko. A czy znasz w ogóle jakieś partie tutaj, Broda? Się nie chwaliłeś. Szczenica partie w tym. Goniec! O, ja mogę teraz rysować, bo Bartek nie widzi, co rysuję. To dobrze, to ja będę wam, widzowie, rysował, co ja chcę zagrać. I wy będziecie widzieli, czy Bartek myśli podobnie jak ja. Ja już znam odpowiedź. Nie powiedziałem tak samo, powiedziałem podobnie. Więc wiesz, bez wielkiej presji, nie? Patrzą na ciebie tylko miliony ludzi. Teraz i w przyszłości. Więc spokojnie. Ja się tej przyszłości najgorzej boję. Każdy się boi najbardziej przyszłości. Dobra, skoczek. To jest rzeczywiście dobre, żebyśmy byli mózgami. Sam nie wiem, gdzie Broda chce zagrać. Ja też nie bardzo. Ale... Dobra, ja nie będę pokazywał, bo to może zobaczyć później. No, ja chciałem na F6 pójść, wiesz? Ja też myślałem, że na E7 ale... chcesz zagrać. Na F6. Ja trochę inne schematy te królewskie znam. W ten sposób. Oko. Trzeba kombinować. Ja chciałem... Aha, teraz ja mówię. Cichutko, panowie, cichutko. To teraz... Ej, nie ma analizy ruchów, co to ma znaczyć? Co za skandal. Jest dobrze, Romek, damy radę. Skoczek! Musimy wziąć odwet, bo tu mnie kiedyś Zbyszek opluł na czacie. Zadałem mu pytanie, to zamiast odpowiedzieć mi na pytanie, to wytknął mi w błąd moje pytanie. A najgorzej, słuchaj, najgorzej bolało, że oplułem cię na czacie? Musisz stanąć w kolejce. Myślałem, że powiesz, że tutaj musisz powiedzieć, że cię nie oplułem na czacie, to wtedy jeszcze, wiesz, a bym zrozumiał. Radny, coś tam się stanęło, że jakieś pytanie było źle sformułowane pewnie. Kto nie, to tak? Ortografię chodziło chyba akurat. O co? Ortografię chyba akurat. O, to nie do mnie. To nie do mnie pytanie. No bo słuchaj, na streamach trzeba edukować ludzi, nie tylko szachowo, ale również, wiesz. Damy Romek skoczek. Mnie też kiedyś opluch. O pokerze chciał mnie nauczyć grać. Skoczek, tak? Mhm. Bardzo dobrze. Pochwalić mogę, nie? Chyba moich tutaj zawodników. No nie, no też nie, bo mogłeś mieć inny koncept, no. Znaczy nie, no tutaj było prosta groźba chwalić. Pionek. Tajsz, Arsenal wygrał 4-2. Chelsea, a mój Manchester... Szkoda gadać nawet, nie? To się no właśnie, dzieje. Bo nikogo to nie interesuje, nie? Pionek. Chociaż... Mam dwie opcje, kurczę. No dobra, gramy po agresywnie. Dobre, ciekawe posunięcie, podoba mi się. Mogę powiedzieć, czy dobre, czy nie, Piotrze? Możesz powiedzieć, no. No o to mi chodziło. O to ci chodziło. No dobra, to ja mówię pionek w takim razie. Mogę powiedzieć, czy o to mi chodziło, czy nie? Chyba wszyscy wiemy, czy o to ci chodziło. Nie o to mi chodziło. To wiemy. Skoczek. Może trochę za szybko zagrałem. Właśnie, bo muszę się zastanowić, gdzie tym skoczkiem może pójść teraz, nie? On właśnie tutaj idzie i to jest problem, że tym skoczkiem tutaj może pójść. Tego tam trzeba było wziąć na H4 chyba. Te pionki byłyby kiepskie, ale by się trzymało, dwie pionki przewagi by były. A teraz to jest pupa zbita. Kurczę, flag. Proszę mi nie zabierać powiedzeń.
Ja mam inne swoje powiedzenie, wymyśliłem. Jakie? Nie mogę powiedzieć. A, bo brzydkie słowa? Nie są brzydkie słowa, tylko po co mam mówić, skoro nie potrzebuję tego używać teraz. O. To myślę, ja nie jestem taki... Właśnie taki. No i ciekawie się zrobiło teraz. Zgadza się. A Broda szuka jakichś genialnych ruchów, tylko minus jest taki, że nawet jak znajdzie genialny ruch, potem nie wiadomo, czy Romek też znajdzie ten ruch. To jest największy tutaj... No Romek, trzeba tam było kontrolnie z tym G4, skoczek G5 właśnie teraz jest problem. Ale spoko, damy coś radę, wymyślimy z nimi. Nie, dobra, trzeba coś myśleć, teraz to już nic nie zostało. Spoko. Nie no, jak... No, pionek! Teraz opcji jest kilka, widzowie. To, ale wątpię, żeby o to chodziło. No kurde, mi tu dwie chodzą tylko po głowie. No. Ale nie rozumiem idei tego ruchu, szczerze mówiąc. O co w Brodzie chodzi, grając ten ruch? To Broda już trzy ruchy do przodu jest, Wyszek, pamiętaj. No wiem. Pionek no, zagrałem. Dwa ruchy. No, no słyszałem, tylko zastanawiałem się teraz. Ja na przykład nie mam pojęcia, o którego chodzi Piotrkowi. Ja wiem, o którego mu nie chodzi. To wiem na pewno. O to mu nie chodzi. O to mu nie chodzi, o to mu nie chodzi. No to drogą eliminacji trzeba zauważyć, że to musi być ten ruch, tylko dalej nie rozumiem idei. A co byś mi innego polecił w takim razie zamiast tego? Znaczy się możesz poddać, wiesz. Znaczy nie, no nie wiem co to zmienia w pozycji, ale no... Ale dobra, nieważne. Skąd jesteś, Dominik? Nie, Romek. Zapomniałem, że już nie Dominik, Romek. Zmieniacie się no, po prostu... A, z Wyszkowa. A ty, z Fans? No, z Polski to z Torunia, urodzony Kopernika, a teraz 17 lat w Wielkiej Brytanii już jestem. A gdzie w Wielkiej Brytanii? Bradford, północna okay. Anglia. A, to daleko. Widzimy się za... Ile? Za a, to miesiące, tak? Będziesz przyjadę. W Birmingham, tak? A, no przyjadę, super. Przyjadę. A byłeś kiedyś na meczu Manchesteru United? Ja byłem. Czyli... No, zgadam z Francem, z Twancem. Znaczy, dwie osoby z naszej czwórki były na meczu i tym kimś nie jesteś ty, Piotrze. Co ty na to? Byłem na meczu Manchesteru. Ale nie chodzi, że pod stadionem, ale... No tak, ale dużo nie tracisz. Na meczu dużo byłem. Nie straciłeś, uwierz mi. Właśnie nie, jest bardzo dobra drużyna. Spokojnie, wszyscy jeszcze wam udowodnią, że tutaj kto się śmieje pierwszy, ten się śmieje ostatni. Zobaczycie jeszcze wszyscy. Tak, kto się śmieje pierwszy, ten się śmieje ostatni. Bardzo dobre powiedzenie, prawda? Późno dla mnie, słyszymy, wkurzony jestem. Więc dobrze, jest dla nas dobrze, będziemy się śmiać ostatni, Cwancu. Olo, się, no nie wiem co tu zagrać. No to trzeba było przed G4 myśleć. No to fakt. Ja byłem na meczu Chelsea-Manchester United. Piękne zwycięstwo 1-0. Ja byłem na meczu Manchester City-Manchester United. Piękne zwycięstwo Manchester United 1-0. To było rok temu. Ja byłem na meczu na Anglię-Polskę. Oj, to nie wiem, tylko takie mi przychodzi do głowy. Coś, ale to jest... Goniec. Nie, to proste. Goniec. No coś tam niby zmienił, Broda. No to o ten ruch chodziło? Tak, o ten. Nie było tam nic innego do zagrania, niestety. No ale jest dobrze, tutaj tam już można zamieszać. To prawda, no Broda jest dobry jakoś w mieszaniu. Nie Broda jest dobry w mieszaniu. Wiem, z czego wynika moja słaba forma, bo... A kto dziś w dobrej formie jest? Właśnie. Nie, ale tutaj to nadmienię tylko, bo tutaj miałem kiedyś lekcję z Brodą.
A, to już koniec historii, to już wszystko wiemy. Dobra, goniec, goniec. Dobra, to już. Później zacząłem oglądać title w trudnej wykonaniu. To jest bardzo złe kombo, bo... Kiedy mieliśmy trening? W grudniu. Goniec powiedziałem, jakby co? Wiem, zastanawiam się, dwie opcje, ale chyba ta jest lepsza, dużo lepsza. No, broda, zastanów się porządnie. Do pionek. Skoczek. Jak dają, to brać, nie? No. To to hetman. No, jest dużo opcji. Jest bardzo dużo opcji. Trzeba wszystkie rozważyć na spokojnie, ponieważ pozycja nie jest prosta i wymaga naprawdę skupienia. No, jeden ruch niżej bym wolał, wiesz, na D7. Ale tak też jest dobrze. I teraz pytanie, widzowie. Pionek. No to tylko jedno się narzuca jak pionek. Dokładnie, właśnie tak też ruchy dobieram, żeby nie było tutaj, wiesz, zbyt wielu opcji, bo pozycja nie jest taka prosta. Znaczy, ja robię takie ruchy, żebyś ty ogarnął, co się tutaj dzieje, dobra? I żebyś ty pionek. Pionek? Tak. A żebym ogarnął. Pionek. Wyzwanie dla ciebie. Ja myślałem, że w szachach to trzeba figury tam rozwijać. Nie u Piotrka, nie u Piotrka. No przecież miałeś z nim lekcję. Taka pozycja, no. A Zbychu tak cię specjalnie zagaduje, żeby, bo wie, że jaki ruch tu jest zaproponowany. Nie wiem, no myślę, że... Dobrze! No po co ty pionkiem na A5, no? Romek, kość pionkiem. Ja. Ruszył pionkiem, zostaw chłopa w spokoju. Właśnie, zostaw chłopa w spokoju. Ale po co? Ja po co się robię ruch? Przecież nie powiedziałbym ci pionek, żebyś A5 ruszył. Dobra. No dobra, nic się nie stało, wszystko jest okej. To jest bardzo dobre, widzowie. Pytanie tylko... Tam F3 trzeba było zagrać. No od hetmana sobie otwierasz do ataku. No tu chyba nie pójdzie, nie? Bo tutaj też jest ok, to jest łatwiejsze do znalezienia. Nieźle, i tak mamy dobrą jeszcze do Sky. Ale tam, no widzisz... No dobra, widzę, że tam, bo ja jestem... Pionek, spoko. Wiesz, coś musi mieć, bo A6 było lepiej zagrać, myślę, że skoczka byś nie puścił na B5. A B5 dobry ruch? Skoczek na B5? Jak powiem to zrobi tu... Kto to pyta? Cisza nastała. Co za podpowiedzi? Dobra była ta cisza. Pionek! Moim zdaniem zarówno to i to jest okej, dlatego mówię pionek. Tutaj widzowie u mnie na czacie stają w obronie Romka, żebyś się nie wyżywał tak na Romku. Spokojnie, to jest motywujące. No, spokojnie, twardo psychikę. A, i tu mogę jeszcze, tak. To jest okej, i to też jest okej. A innych ruchów w sumie nie ma. Znaczy, bardziej mi się to podoba. No to dobra. Pionek. Broda, no. Bardzo dobrze. Teraz. Bardzo dobrze.
Super, ruch, bardzo dobrze. Prawda, bo go powiedziałeś, kurczę. No. Właśnie, jednak chyba to było lepsze, widzowie. Tak na marginesie. Świetne posunięcie, Romanie. Muszę przyznać, że tak nie przed publiką się łatwiej gra. No wiem, żartuję. Presja, presja jest. Pomyśl sobie, co się dzieje, kiedy ja gram podczas Pucharu Polski i walczę o pierwsze trzy miejsca. Hetman. Żartuję, wszystko jest okej. Okay. Hetman. To jest stary wyga. Przynajmniej dużo ruchu w tym Hetmanem nie ma. Hetman, widać co grozi, więc... Uważaj na czas, Bartek, bo się też skracamy. Dawaj, dawaj. Żeby Broda nie miał tyle czasu też do namysłu, a potem jego oponent. No. Ale mi tam korci, powiem ci, Roman. Wiem, co cię korci, wiem, co cię korci. Ale to nie jest dobre. A tam nic nie ma, tak, dokładnie. Wy tam możecie wiedzieć. Tak, tak, poczekaj. Tutaj. No tam nic nie ma. Tak. Tak. Tutaj. A tam było trzeba, pewnie tak, widzowie. Mimo, że to też myślałem na początku, tak jak Bartek, to z praktycznego punktu widzenia to było lepsze, żeby tych sztuczek nie mieli, a tu na sztuczkach jeszcze mogą coś ugrać. Mamy minutę. Dobra, zadyma, goniec. Hetman. Niech się dzieje. Już tak nie mogą zbić, to... Hetman, Broda. No właśnie. Dobrze, że Broda nigdy nie ma racji. Tak, tyle tak. Ryzykowne trochę. Jak to mawiają? No risk, no fun. Bardzo ryzykowne. Aż tak? Jak się później z tego wybronić? To będziemy myśleć później. No dobra. Dobra, Hetman. Król. Tu mogę. Ale pozycja poryta. Tu rzeczywiście nic nie ma. Nie mów hop. Nie, tu się wszystko trzyma. Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. O, proszę. Cwaniakowanie się zaczęło. Czas. Na pionek. Wieża. No poczekaj, na pionek powiedziałem. No, a ja wieża, no. Halo, Romek, ruch, pionek! A, bo ja nie myślałem, że to nie my. Kurde. No trudno. Co ty, Broda, oszalałeś? Czemu? Ty chyba masz jakiegoś... Pionek! No laga jakiegoś mi się zapałem. O kurde, ja zapałem laga. Aha, zapałem laga, dobra. To król. Czas! Zapałem laga. Sorry, bo ja laga zapałem.
Ten. To było nie, dobre. U mnie się zatrzymało. Sorry, Romek. No. Ja pitole. Nie, ale gdybym od razu F3 nastąpiło zamiast posunięcia A5, to byście tam mieli, kurczę... Jak? Hetman F3? Nie, no Hetman F3, konie 2, tak? Jakie? Albo król D2 w ogóle, po Hetman F3 ten, król D2 też mam. Ja myślałem, że koń E2 właśnie, ale później jest skoczek D4. A konie... Nie ma skoczek D4, bo z E6 pilnujemy skoczkiem tego pola, wiesz? A, no tak, drugi skoczek pilnuje, rzeczywiście. Tam nic nie ma broda, tak mi się wydaje. Za dużo pól tutaj kryjemy skoczkiem. No to ja wiem, że nic nie ma, no. Ale zamiast wcześniej F3 trzeba było zagrać. Ajajajajajajaj. Karamba. Tak, ale nie no, partia mega, mega ciekawa, nie? W ogóle... Nie należy do kodu. No, nie mam jak zrobić, czy mam jak zrobić przegląd partii, jak ona nie jest moja. Analiza? Mogę, tak? Dobra, dzięki a, chłopaki. To mecz, sorry za tamten, nie, że ten F3 tam powiedziałem, że A5. Mam nadzieję, że wszystko jest okej między nami. Nie, spokojnie. Ja wiem, że zrobiłeś to celowo, żebym jeszcze wpadł do ciebie na lekty. Ej, broda w ogóle tam po Hetman H4 szach jest minus 2,50 ocena, wyobraź sobie. No dobra, no fajnie. Dobra, ja się Zbychu będę kończył zaraz, spoko. Dobra? Dobra, broda, spoko. Trzy partie zagraliśmy, gier, tyle co miało być. Także dzięki widzowi u Zbycha za ten, za wspólną zabawę. Na pewno jeszcze kiedyś się połączymy. Dzięki chłopaki też, że mieliśmy okazję grać. Cwant i Romek. Dzięki bardzo. Fajnie was było poznać. Trzymajcie się i powodzenia. Dzięki, nie? Dzięki Bartek, tak, dzięki Romek. Na trzymajcie się, na razie. Cześć. No widzowie, to gierki dobiegły końca. Jak się podoba? Od 1 do 10 w skali. Taki content. Od 1 do 10 musicie napisać, jak się podobał. I wedle tego potem będzie prawdopodobieństwo, kiedy to się powtórzy. Kuzelnik, jaki dokładny. I kciuki na YouTubie, drodzy widzowie, do 500 może dobijmy. To też będzie jakieś miarodajne wtedy. Widzę, że dobre noty. Jak w tańcu z gwiazdami. No pociąg do gwiazdy, jesteś następny w kolejce, spokojnie. O, ktoś dał 3 na 10. To szkoda. Sadgę. $85,500. To nie tak źle jak na taką ostrą pozycję. A ile broda miał i jego oponent? No, Patryk napisał, że dłuższy czas, a dobre jest to, że normalnie się gra na jakieś 5 minut. Zazwyczaj. O, witam wszystkich widzów od brody. Właśnie tutaj oceny idą, jak się content podobał, od 1 do 10, żeby napisać wartość. Więc możecie też się pochwalić, jak wam się podobało. Ale no widzę, że cieszę się, że głównie dziewiątki, dziesiątki, ale widzę tu kolejna trójka się pojawiła, siódemka. Ale myślę, że mocne 3 dał Kamil. No to postaramy się z Piotrkiem coś takiego jeszcze powtórzyć, na pewno. Czemu następnym razem trzeba widzów dobrać pod kątem Elo, skoro w każdej partii Broda miał lepszego partnera od mojego, a wygraliśmy 2-1 z moimi widzami. O, Radysz napisał, że technicznie nie ogarniamy. A i tak było w miarę dobrze, że w sumie weszło. Teraz już będziemy wiedzieli na przyszłość. A, Broda miał 58,7 dokładności, a my 79,1. Okej. Okay. No bo 10 plus 5 to i tak jest takie dłuższe tempo, bo czasami się gra jakieś 5 plus coś, czy takiego. Nam się wydawało, że 10 plus 5 to już długo. Zresztą, no wyobraźcie sobie, gdyby to było na przykład co 15 plus 10, to ile by te partie trwały i wiecie, no to strasznie by wydłużyło. Więc moim zdaniem 10 plus 5 jest ok i najwyżej, no i tych trzech widzów, ile to trwało? No 2 godziny, tak? To chyba ok. Poza tym, no na czas
nikt, znaczy no Broda powinien przegrać przez disconnecta w drugiej rundzie, ale poza tym to było ok, tak mi się wydaje. Strzałek zakazać, no ale no... Dzięki Romek za suba, witaj również u mnie na kanale. Zakazać strzałek, no ale wiadomo, że Bartosz nie patrzył na te strzałki, no to przecież dla zabawy tu się przychodzi, nie po to, żeby widzieć, co arcymistrz rysuje. Poza tym, jak na przykład narysowałem H5, to potem się okazało, że D5 było lepsze. Więc wiecie. Im większa różnica w elo między ręką a mózgiem, tym lepszy content. No to wiadomo, Morecki, to się zgadza. H5 było great move'em jednak. H5 było great move'em, jeśli chodzi o cenę kompa, Bartosz, ale z praktycznego punktu widzenia lepiej było zbić na C6. I... Bo dalej tam jest wygrane po biciu na C6, a tam były różne jakieś kombosy po H5. Czy jakieś zadanka na koniec, pytacie? No nie wiem, zastanawiam się. Robić jakieś zadanka na koniec? Czy już do spania? Ja mogę jeszcze trochę porobić. Bicie na C6 jest błędem. No widzisz, Bartosz, to... To ty mi powinieneś podpowiadać, nie na odwrót. Spróbuję raz na 5 minut, bo już jestem trochę też zmęczony. Jednak takie granie z widzami i gadanie z Brodą jednoczesne jest bardzo męczące, drodzy widzowie. Właśnie, był potencjał ostatnio, ale teraz może już go nie być. Szybko pójdzie. A to co? Aha, tu. Myszka mi odmawia posłuszeństwa, a to co? Tu? A i co to było za zadanie? Zaraz, chwila. Aha, E4, ojej, można było zagrać E4. Dobra, jeszcze raz. Bubble to był. W ogóle nie widziałem, że E4 można było zagrać. No to takie trudne zadanie, jak na ten ranking oczywiście, bo... Obiektywnie to mega łatwe, ale jak na ten poziom, to się nie spodziewałem, że trzeba coś liczyć. Myślałem, że z automatu można ruchy robić. O, to samo zadanie, to lubimy. Długie zadanie było. Pionem. I tu. Szach. I co? A, nie wiedziałem, co dalej, szczerze mówiąc. No, ale... Dobrze, że komputer nie chciał nic więcej ode mnie. A tutaj, jejku. Ślepota szachowa. Hej, hej, hej.
O-o. Aha, mat gońcem. Tu, tu. Tu i tu. A tu nie widzę. Nie mogę na... Aha, nie mogę. Kurczę, flag. Nie widziałem, no. To już nie będzie dobrego wyniku. Którąś wieżą na E2 muszę zbić, tylko którą? Nie, nie mogę być na E2. Co, oszalałem? No nie mogę odejść tu? Kurczę, flak, co to jest? Przecież mogę nawet wymienić hecie. Albo nie. Wziąć hecia. Tu? Oj, ale ząk. Dobra, to żadna sztuka dać szacha. Chciałem dać jeszcze na D1 szacha. I to zrobiłem po to, żeby... Właśnie nie wiem, po co to zrobiłem. Dobra, ale czasu straciłem dużo. Gońcem, nie? F4 wygląda ładnie. Nie widzę. Nie widzę. A. 45. Jeszcze raz spróbuję, nie? Trzymaj się, Virion. Cześć, Alvin. Dobra, ostatnie podejście i chyba ostatnie. Zobaczymy, chyba że będzie potencjał na coś. O, takie zadania lubimy. Potem jak się dostaje trudniejsze, to człowiek już nie jest w stanie zrobić. Aj, myszka mi się omsknęła. Dzięki Rafkas 20 za suba. I za to, że straciłem mnóstwo czasu przez tego suba. To jest banable za takiego suba w takim momencie. Tu? Zasłaniam się pionem, bo wyglądało dobrze. Hops. Hops, hops. Hops, hops, hops. I hops. Hops, 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 hops. No pewnie hops. Oj, tego nie widziałem. Aha, tu mam. Dobra, jedziemy po hecia. Nie ma co się zastanawiać. Bijemy tu, szach i tu. Mata w jeden dajemy, tu też. Tu i goniec C5. Czym bijemy? A. To? Dobrze. O. O kurczę, flag, nie widzę. No nie widzę. Już cokolwiek, ale nie... Nie wiem, no... Ślepota. Też nie widzę. Co to za zadania dostałem?
Ale miałem dobrą serię. Ale hat-tricka ustrzeliłem, no nie. Nawet nie chcę patrzeć na te rozwiązania, bo się wkurzę. Dobra, ostatnie podejście już serio. Ale że na tym poziomie dostałem takiego zawiasa, to się nie spodziewałem. Muszę wam powiedzieć. Miałem dobry międzyczasz, tak zwany. Tak mi się wydaje. Mata na G7 mogłem dać. Co ja robię? Nie dałem mata w jednym ruchu. Wolałem hetmana. Oj tak. Oj tak. To był bardzo kiepski babol. Tu? Szach najpierw, teraz tu, żeby mieć zasłonę. Czarnymi gramy, tu podobnie będzie, patrzcie. Tu, tu. Co to jest za ruch? Aha, jejku. Jedziemy pionem. Ha! Nietrudne rozwiązanie. Białymi idziemy... Gram białymi, idziemy tam. To tu. I co? Aha. Ojejku. O kurczę, flak. Tu i tu i tu i tu. Dobrze, no tu można zbić na bank. Tylko co dalej? To wygląda dobrze. No. O, jednak dobrze. Tu. 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 Tu i tu. A to co? Tu! Ach, ale znalazłem. Tu. O-o. Oj, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Aha, tu. O kurczę, flak. Szach. I tu. No tu się narzuca. Co? Teraz pomyślimy. Tu. Hetman C4, nie. A tu mam i mat koniem. To już na czuja trzeba to robić. O, patrzcie, na czuja weszło. No bije. Bije. Tu. Oj, strzelałem. Tu. Tu.
to, i to, i to. Ale 51 widzowie. Był dobry wynik. 51 dawno nie widzieliście, musicie przyznać. Dawno nie widzieliście 51. Ten głupi babol, że mata w jeden nie dałem. On był taki ważny. Miałbym 52 i jeszcze próbę po tym, nie? A tu Hetman H2 oczywiście, nie? Mogę grać. Hetman H2, tu szach, tu i koń D4. I potem coś jeszcze musiałbym znaleźć, ale bym znalazł pewnie. Aha, i potem koń E5, szach i koniec. Aja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 j
akcentem, drodzy widzowie, będziemy się żegnać. Wyślę was do Hansena. Możecie mu życzyć powodzenia w turnieju w Oslo poza pojedynkiem z Dudą. Co wy na to? Niech wie, kto rządzi w szachach. No, dziękuję za dzisiaj, widzowie. Jutro widzimy się gdzieś o 21.30. Będę speedrun kontynuował. Część ósma od 2200. No, 2300 możliwe, że nie wbiję, ale spróbuję wbić najwięcej, jak to możliwe. Łotysz 25. Już kiedyś pytałeś o tą opcję Patronite'a za tysiaka. Dzięki za dzisiaj. Była mega zabawa i na pewno jeszcze kiedyś to powtórzymy. Trzymajcie się. Kolorowych snów. Do jutra.